wszystkich Państwa. Minęła godzina 8.30, w związku z tym chciałbym rozpocząć dzisiejsze obrady. Wysoka Rado, artykuł 15 ZZZI ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Tym samym, Wysoka Rado, otwieram 38. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świdnie. Witam obecnych zdalnie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Burmistrz, witam wszystkich pracowników urzędu oraz gości, którzy uczestniczą w dzisiejszym posiedzeniu. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są nadal rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz, a uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych i wizerunku. Przechodzimy w związku z tym do sprawdzenia obecności. Pan Edward Cichański. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Krzysztof Drzymała. Pan Tadeusz Janowicz. Dzień dobry, jestem. Przepraszam, mały problem z dźwiękiem. Dzień dobry. Janowicz, jestem. Pan Marek Keklak. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Marta Komin. Dzień dobry. Pan Janusz Koszyka. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Artur Kubowski. Witam wszystkich, jestem obecny. Pan Andrzej Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Piotr Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Dariusz Mierzeń. Dzień dobry, witam, jestem obecny. Pani Anita Moliska. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Małgorzata Łosica. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Daniel Prawat. Dzień dobry, jestem. Pan Włodzimierz Losada. Dzień dobry, jestem. Pan Sławomir Siewruk. Pan Sławomir Siewruk. Pan Michał Siewruk. Dzień dobry, wszystkim jestem. Pani Justyna Słodzka. Pani Justyna Słońska? Pani Justyna, wyłączony głos. Pan Krzysztof Tomalak? Jestem obecny. Pani Jadwiga Wawrzyniak? Dzień dobry, jestem obecna. Pani Emilia Węcłowska-Kasza? Dzień dobry, jestem obecna. To jeszcze raz pani Justyna Słońska. Jakieś problemy z połączeniem. I pan Sławomir Siewruk. Pan Michał Siodła się zgłasza. Słucham pana. Pan Siewruk ma problemy z połączeniem. Próbuję dołączyć. Okej. Okay. Przepraszam, jestem obecna. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze pan Sławek. No to poczekamy, pewnie się w trakcie połączy. Stwierdzam, że w chwili obecnej na dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Jeszcze zapytam, czy jest z nami pan burmistrz Tomasz Sielicki? Jest, dobry. Dzisiaj tylko ja, pani burmistrz, jest na urlopie, więc muszę państwu ewentualnie wystarczyć. Dzień dobry. Dobrze, dzień dobry. Dobrze, na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Czy w związku z tym są jakieś uwagi? Skoro uwag nie ma, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o dzisiejszej sesji przedstawię Państwu porządek obrad. I tak, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności, punkt pierwszy, punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza za czwarty kwartał 2021 roku,
Czwarty punkt, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Świebodzin za 2021 rok. Piąty punkt, projekty uchwał i tak w kolejności w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. Drugi projekt w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025. Trzeci projekt to jest uchwała zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Czwarty projekt w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Świebodzina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej Świebodzińskiej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świebodzinie. Piąty projekt w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Świebodzina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej Świebodzińskie Budownictwo, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, druk o takiej samej, o podobnej treści, bynajmniej ten sam tytuł. Szósty projekt, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina w północno-wschodniej części skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z publiczną drogą gminną 006111F. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Ósmy projekt w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w drugim obrębie Świebodzina. Dziewiąty projekt w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Chociule odpłatną służebnością gruntową. Szóstym punktem dzisiejszych obrad będzie przyjęcie planów pracy Komisji i Rady na 2020 rok. Siódmym zapytania interpelacje, ósmym sprawy różne i dziewiąty punkt zamknięcia sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Pani skarbnik Izabela Zawodzka. Tak, dzień dobry. Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosiła o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt, projekt 530, to jest w sprawie zmiany uchwały określenia inkasentów i wynagrodzenia o inkaso. O takim projekcie uchwały, że będzie, to ja już Państwu wspominałam na wszystkich komisjach, w związku z wyborem nowego sołtysa w miejscowości Rudgierzowice, uchwalenie takiej uchwały nam jest niezbędne do dalszej pracy, jeżeli chodzi o gminne podatki. A drugi projekt, to jest projekt 531 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. W zasadzie tej uchwały w tym miesiącu miała być, ale tak, jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na ścieżkę rowerową do Szczańca i chcielibyśmy, znaczy w zasadzie do Kupienina, i chcielibyśmy pewne sprawy uregulować. To jest jedna zmiana, jeżeli by chodziło o uchwałę budżetową, a druga zmiana w uchwale budżetowej to są środki na promocję w związku z wnioskiem pani Żanny Morrison i myślę, że merytorycznie na temat tych zmian porozmawiamy przy tym, jak będę omawiała uchwałę budżetową. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1a Rada może wprowadzić zmiany do porządku bez względu większością głosów ustałowego składu Rady. W związku z tym muszę Państwa o to zapytać. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymało. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Monicka. Za. Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk, bo widzę, że jest już obecny z nami. Dzień dobry wszystkim, jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za.
Pani Emilia, pani Jadwiga Wawrzyniak? Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza? Coś mi tu napisała, że ma chwilowo jakieś problemy, ok. Ja również jestem za, czyli w chwili obecnej obecnych jest 20 radnych, 20 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska zmieniła porządek obrad. Proponuję, aby te numery druków, bo chyba tego nie powiedziałem, były rozpatrywane jako punkt 1a i b w porządku, w części dotyczącej projektów uchwał. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina za czwarty kwartał 2021 roku. Sprawozdanie otrzymali Państwo na piśmie z wyprzedzeniem. Może oddam głos panu burmistrzowi w tym momencie. No, szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący. Przede wszystkim dokument dość obszerny, więc ja pozwolę sobie tradycyjnie, że jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, otrzymali Państwo dokument wcześniej, więc jeżeli tak, to proszę o ewentualne pytania. Pan Radny Daniel Prawat. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście dokument jest dość obszerny i z ciekawością zawsze lubię czytać te sprawozdania, bo wiele informacji można z nich wyciągnąć. Mam parę pytań do tego, co przeczytałem. Pierwsze z nich przeczytałem o tym, że w październiku było wydane zarządzenie o powołaniu pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego. Chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda i dlaczego taka sytuacja zaistniała. To nie za bardzo rozumiem w tej chwili. Jaka jest sytuacja na stanowisku dyrektora Muzeum Regionalnego? To ja sobie pozwolę. Kadencja pana dyrektora dobiegała końca, ponieważ przepisy prawa dają mi taką możliwość. Uznałem, iż w chwili obecnej zasadne jest przedłużenie kadencji pana dyrektora i powierzenie mu sterów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie jeszcze na jakiś czas. W związku z tym po analizie tego, jak muzeum funkcjonuje od lat, po tym, jak pan dyrektor przedstawił mi swoje plany na dalszą działalność muzeum, stwierdziłem, że możemy mu powierzyć pełnienie tej funkcji jeszcze na jakiś czas. Dziękuję, panie burmistrzu. A jeżeli mógłbym pan powiedzieć, na jaki to czas zostanie to powierzenie, znaczy zostało to powierzenie przekazane i kiedy będzie konkurs? Bo rozumiem, że powinien być konkurs na dyrektora. Z tego co pamiętam tak na szybko, to jest powierzenie na 12 miesięcy, na rok. Po tych 12 miesiącach rozumiem, że będzie, czy w trakcie tego będzie musiał być rozpisany konkurs, tak? Czy... Panie radny, my żyjemy w takich czasach, że ja panu nie jestem w stanie powiedzieć, co się wydarzy przez najbliższe 12 miesięcy. Natomiast myślę, że tak. Myślę, że kolejny wybór odbędzie się już w trybie konkursowym. Dobrze, dziękuję. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli mogę dalej, panie przewodniczący, to chciałem zapytać o to, o zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie remontu dachu ratusza. Już o to się pytałem swego czasu i widzę, że Urząd Miasta dostał odpowiedź właśnie w grudniu po tej piśmie złożonym w lutym bodajże zeszłego roku, więc ja bym chciał wiedzieć, jeżeli można, troszeczkę więcej szczegółów, jak to tam te zalecenia Lubuskiego Konserwatora Zabytków wyglądają w tej sprawie. Jest z nami pani kierownik Kogut, bo nie rozwinąłem za listy gości, więc ciężko mi... Widziałem, że jest. Pani kierownik, jeżeli mógłbym prosić. Dzień dobry Państwu. Proszę mi dać chwilę, ja zaraz odnajdę zalecenia i tutaj przekażę głos pani Magdzie Jaren, która prowadzi. Dobra. I jeżeli mogę, to też chciałem zapytać panie burmistrzu, tereny przy Zamecku, wspaniały projekt i widzę, że już 4 razy aneksowany i przedłużana data wykonania. Dlaczego tak długo, proszę powiedzieć? Generalnie tendencja w ostatnich latach była taka, że przedłuża się czas projektowy. No to wynika z wielu kwestii, przede wszystkim konieczności uzgadniania dokumentacji na wielu poziomach i nie wszystkie te ustalenia jakby ich
szybkość ich prowadzenia są zależne od nas, więc no, wychodzimy, staramy się przynajmniej na tyle, na ile to racjonalnie nam pozwala czas dawać te aneksy projektantom, bo też rozumiemy ciężką sytuację związaną właśnie z koniecznościami uzgodnień. Natomiast no, myślę, że to jest ostatnie przedłużenie. Nie ukrywam, że też cały czas czekamy na to, co zadecyduje KOWR, który, no, jak Państwo pamiętacie, w pierwszej decyzji nie miał problemów z przekazaniem nam tych terenów. Teraz jakieś problemy z ich strony się pojawiły, więc czekamy na ich decyzję i będziemy w zależności od tej decyzji działać dalej. Czyli tej decyzji KOWR jeszcze nadal nie ma. No dobrze, a jeszcze ostatnią sprawę, jaką chciałem, znaczy nie, może przedostatnią, chciałem zapytać o skateparki, które miały powstać w Jordanowie i przy ulicy Wschodniej, Słoneczna Wschodnia, i też co się z tymi skateparkami dzieje, że to zostało na razie wstrzymane. To znaczy, panie radny, to nie zostało wstrzymane. Były bodaj, z tego co pamiętam, 3 przetargi na każdy z tych skateparków i na żaden z tych przetargów nie zgłosił się żaden wykonawca. Więc no, ja bardzo chętnie już bym te skateparki miał pokończone, natomiast no, jakby kwestia wykonawców to nie leży po naszej stronie, to jest to czynnik zewnętrzny. W zeszłym roku, pomimo, tak jak powiedziałem, bodaj 3 przetargów, nie zgłosił się chyba na żaden z nich, ani jeden. I zobaczymy, no, myślę, że w trakcie roku będziemy próbowali po raz kolejny przystępować do tych przetargów. Być może sytuacja na rynku się nieco poprawi, natomiast to też wskazuje Państwu, że to na pewno nie będą takie pieniądze, jak wynikało z kosztorysów przedłożonych nam przez wnioskodawców. Myśmy i tak te kosztorysy, z tego co pamiętam, prawie dwukrotnie zwiększyli, bo tak nam wyszło po etapie projektowym. No i pomimo zwiększenia prawie dwukrotnie środków i ogłoszenia przetargów, żaden podmiot się na realizację tego zadania nie zgłosił. Natomiast no, myślę, że w trakcie tego roku będziemy próbowali po raz kolejny, ale to też Państwu sygnalizuje, że jeżeli miałoby dojść do rozstrzygnięcia tych przetargów, to ja myślę, że tutaj bez kolejnego zwiększenia kwot się nie obejdzie. No tak, to wiemy wszyscy, jak te ceny dość mocno wzrastają z każdym tygodniem, więc też w sferze budowlanej i też duże są te podwyżki. Ostatnią sprawą, o jaką chciałem zapytać, panie burmistrzu, to spotkania Rad Sportu, bo zauważyłem, że w tym fragmencie sprawozdania pańskiego pojawiło się właśnie działania Wydziału Promocji i widzę, że tylko jedno spotkanie było Rady Sportu, przepraszam, Rady Seniorów w ogóle chyba w tym okresie, a właśnie chciałem zapytać, jak działa to ciało, Rada Sportu i Rada Biznesu, której tutaj w ogóle no, nie znalazł żadnej wzmianki. Przepraszam, panie radny, ale Rada Biznesu to dla mnie jakaś nowość. Ja nie wiem, czy w Świebodzinie w strukturach urzędu działa coś takiego jak Rada Biznesu. Mi się wydaje, że nie działa, więc trochę jestem zdziwiony, nie ukrywam, bo nie miałem na temat takiej rady żadnej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o Radę Sportu, no to myślę, że w kolejnych miesiącach będziemy starali się zorganizować spotkanie tej rady. Jeżeli chodzi o kwestie sportu w mieście, to w grudniu naszym głównym przedmiotem zainteresowania było przede wszystkim przeprowadzenie naboru na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i na tym się w kolejności skupialiśmy. Natomiast ja myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy kolejne posiedzenie Rady Sportu się odbędzie. Myślę, że to też będzie czas na jakąś aktualizację założeń, analizę tego, co do tej pory zostało wykonane. Myślę, że też dobry będzie czas, żeby spotkać się z panem dyrektorem OSIR-u na takie pierwsze podsumowanie jego pracy w ostatnich miesiącach i na pewno takie spotkania się odbędą. Tak, ja tutaj może sprostuję. Rzeczywiście ta Rada Biznesu miała powstać, ona rozumiem, że no nie powstała, gdzieś to mi też umknęło, bo pamiętam, jak na naszym spotkaniu na którejś z komisji, chyba bodajże był pan Witold Kosmoski, to dotyczyło tych terenów przy drodze krajowej 92, a osiedlem Widok, i wtedy pamiętam, że taka deklaracja bodajże z pana z ust padła, że właśnie takie ciało powstanie, że Rada Biznesu, gdzie zasiądą w niej przedstawiciele naszych firm świebodzińskich tutaj zlokalizowanych, żeby takie ciało doradcze też przy burmistrzu było, i stąd takie moje właśnie zapytania, ale rozumiem, że tego ciała po prostu nie ma i nie działa po prostu tym samym.
Ja więcej pytań nie mam. Jest już chyba pani kierownik Jarema, więc jeżeli ta odpowiedź w sprawie dachu w dalszym ciągu, to poproszę. Tak, jeżeli tak. Mogę, panie przewodniczący, oczywiście. Dzień dobry. Ja może pokrótce od początku przypomnę, jak wyglądała historia z tym dachem. W lutym 2021 roku wystąpiliśmy do pani konserwator z prośbą o zajęcie stanowiska. Przedstawiliśmy trzy warianty remontu tego dachu ratusza z prośbą o zaopiniowanie. W czerwcu przypomnieliśmy się jeszcze raz z prośbą o zajęcie stanowiska, bo przez 4 miesiące nie mieliśmy żadnej odpowiedzi. Później były monity telefoniczne, aż w końcu w grudniu 2021 roku otrzymaliśmy zalecenia od pani konserwator i wyglądają one tak, że pani konserwator ze swojego stanowiska dopuściła te trzy warianty proponowane przez nas naprawy dachu ratusza. Dodatkowo dopuściła także wymianę spękanych i zawilgoconych miejscowo desek podłogi i poddasza i dodatkowo zwróciła uwagę, że gdybyśmy jednak przystąpili do wariantu trzeciego, który obejmuje również naprawę tynków, to musimy te wszystkie materiały wbudowane przed wbudowaniem zatwierdzić z punktu widzenia ze stanowiska konserwatorskiego. I w tym roku, na ten rok mamy zabezpieczone środki na realizację zadania i w najbliższym czasie będziemy zlecać opracowanie dokumentacji projektowej na ten zakres prac. Jeszcze trwają uzgodnienia odnośnie który wariant, ale no, myślę, że w lutym na pewno opuścimy, w lutym rozpocznie się postępowanie w celu wyboru projektantów. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania do sprawozdania z działalności burmistrza Świdwina? Skoro nie ma, to uważam sprawozdanie za przyjęte. Dziękuję państwu bardzo. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę za 2021 rok. Sprawozdanie otrzymali państwo w formie pisemnej. Czy ktoś z państwa chciałby do tego sprawozdania jakieś pytania zadać? Skoro nie ma pytań, to sprawozdanie również uważam za przyjęte. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Jako pierwszą poproszę panią Izabelę Zabłocką, skarbnika gminy. Szanowni państwo, projekt numer 521 w sprawie środków finansowych dla policji na opłacanie dodatkowych służb patrolowych. Ja państwu ten projekt omawiałam na każdej komisji. Kwota przyznana w budżecie na rok 2022 to jest 45 tysięcy złotych. Ponadto bodajże w piątek rozesłałam do członków Komisji Oświaty sprawozdanie z wykonania właśnie tego zadania za rok 2021. Tak jak państwu wcześniej na komisji obiecałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest z nami pan aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to tutaj również pan aspirant będzie pewnie mógł nam na nie odpowiedzieć. Także otwieram dyskusję. Jeżeli będę mógł, to też zabiorę głos, jeżeli państwo pozwolą. Część tego sprawozdania, znaczy sprawozdanie, które państwo dostali, obejmuje tylko tak naprawdę część zadań policji, które wykonaliśmy w ubiegłym roku, dlatego że no tu wliczyć też trzeba, sama pandemia generuje nam ogrom zadań. Na dzień dzisiejszy mamy około 700 osób w kwarantannie i izolacji, które musimy raz dziennie skontrolować. Ponadto kontrola w miejscach publicznych stosowania i stosowanie się do obostrzeń, które są, generuje nam bardzo dużo zadań. Pomimo to nie ma spadku formy, jak to można określić, ponieważ cały czas idziemy z wynikami, nazwijmy to, do przodu, dlatego że mieliśmy blisko 10 tysięcy, 9968 wykroczeń ujawnionych w ubiegłym roku. To jest o ponad blisko 100 więcej niż w roku 2020. Wnioski do sądu to jest blisko 700 z 426, które było w roku 2020 i nałożyliśmy blisko 5 tysięcy mandatów z 4,5 w 2020 roku. Mówię tutaj o wykroczeniach. Dość duże też zaangażowanie naszych służb wynika no, z miejsca, w którym jesteśmy.
Jest tu dużo szpitali, dużo ośrodków w stylu DPS. To generuje nam tak zwane poszukiwania. Mieliśmy 41 osób poszukiwanych, czyli 41 zorganizowanych poszukiwań w ubiegłym roku. Na każdy z tych poszukiwań są wysyłani ludzie, którzy w tym momencie tak naprawdę powinni być bądź też w domu na wolnym, bo wielokrotnie są to alarmowe wezwania dość dużej części naszej załogi i generuje to dużo miejsca, znaczy generuje to duże zużycie sił, zasobów ludzkich i dlatego też tak niezbędne są dla nas zasoby wynikające z tego, jak państwo tutaj, no od wielu lat nie ukrywam, że jest super współpraca, ponieważ państwo to rozumieją. 16 z tych poszukiwań były poziomu pierwszego. Tutaj za każdym razem był alarm, dlatego że poziom pierwszy oznacza, że jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Dlatego też tutaj kwestia taka, że bardzo się cieszymy z tego wsparcia. Dużo ono nam daje, a też myślę, że mieszkańcom. Cytować ile było tutaj wyników spłatnych służb, no nie będę, ponieważ państwo to sprawozdanie mają. Każdy z państwa dostał. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. Tu też zwracam się może i do radnych, do mieszkańców o lepszą, większą komunikację z nami. Jeżeli są jakieś sytuacje, które z naszej strony są nie tak, lub państwo widzą jakieś problemy, które istnieją, a do tej pory nie zgłaszali, można się z nami komunikować, bądź przez tutaj bezpośrednio przez moją osobę, zwracając się do komendy, ale istnieje też taka aplikacja jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można naprawdę dużo rzeczy zgłaszać, które nie są tak zwanymi zgłoszeniami pilnymi, że na ten moment potrzebujemy pilnej interwencji, prawda? No i w ubiegłym roku mieliśmy 704 zgłoszenia takie na tej Krajowej Mapie Zagrożeń. 176 z nich wynika, to są tak zwane prewencyjne, czyli to są spożywanie alkoholu, to jest zgrupowanie się młodzieży w miejscach zagrożonych demoralizacją. Najwięcej, bo 528 dotyczyło ruchu drogowego. Część z nich jest potwierdzana, część nie. Tutaj za każdym razem będziemy to weryfikować. Zachęcam państwa do pytań, do szerszej współpracy i no, liczę na jakieś pytania i na wspieranie nas dalej, ponieważ tutaj dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do projektu uchwały, ewentualnie tutaj do pana aspiranta, pan radny Daniel Prawo? Dziękuję bardzo. Ja się oczywiście z wielką ciekawością przyjrzałem i przeczytałem to sprawozdanie. Niemniej no wiem, że też właśnie zasoby kadrowe, o których pan aspirant wspomniał, są niewystarczające i to wiemy nie od dziś, nie tylko oczywiście w policji, ale dlatego też moje zawsze tutaj wątpliwość budzi to, że nie widzę tych służb patrolowych na co dzień na terenie miasta. Już nie mówię o wioskach, bo pamiętam rozmowę jeszcze z panem komendantem, bodajże sprzed 2 lat, kiedy był u nas na posiedzeniu i właśnie mówił, że właśnie takie sytuacje, że są po prostu, jest wezwanie, jest zgłoszenie i w tym momencie zaplanowany patrol po prostu nie wychodzi tam, gdzie powinien wyjść, tylko na przykład musi się udać, żeby podjąć działania, tak, zgodnie z tym, co jest w tym momencie konieczne. Tutaj wiemy, pandemia już 2 lata z nami będąca i w tym momencie mocno utrudniająca normalne funkcjonowanie. Stąd, no mówię, ja się zastanawiam też do pana burmistrza ostatnio, żeśmy jako komisja zwrócili się z takim oszacowaniem nad powołaniem Straży Miejskiej, bo to na pewno pewne rzeczy i tak policja nigdy nie będzie w stanie ich po prostu wykonać, tak, z racji ilości i nawału obowiązków, jakie na państwa są złożone. Więc tutaj dlatego tu zastanawiam się właśnie nad tymi środkami przekazywanymi, po prostu tego, jak mieszkańcy też się z nimi rozmawiają, no nie widzą tej policji w tych miejscach takich codziennego po prostu przebywania. Cieszę się, że przypomniał pan aspirant o tej mapie, krajowej mapie zagrożeń. Też myślę, że tą aplikację wykorzystam, żeby ewentualne właśnie takie zgłoszenia za jej pośrednictwem przekazywać państwu. Ja przy tej okazji chciałem zapytać się jeszcze pana aspiranta o 2 lata temu złożyłem do pana burmistrza właśnie taką interpelację w sprawie odholowywania wraków. Jeżeli pan mógłby nam powiedzieć, bo jesteśmy w czasie też przygotowania w Siewudzinie strefy płatnego parkowania, a więc miejsce, gdzie będzie obowiązywało właśnie odpłatność za parkingi, ale jak tak chodzi się też ulicami miasta, to dosyć często napotykamy się na różnego rodzaju
no, stojące tam widać, że samochody od dawna nieużywane. Na pewno nie jest to proste, ale jak policja w tym momencie, w tym zakresie, nasza powiatowa, na przykład w zeszłym roku, ile takich samochodów na przykład udało jej się odholować, uwolnić miejsce parkingowe, bo z tymi miejscami parkingowymi wiemy też, jak w każdym miejscu na ziemi jest po prostu trudno i każde miejsce jest na wagę złota. Coraz więcej w naszych rodzinach samochodów nie jest po jednym, ale więcej i stąd kłopot z parkowaniem później tych pojazdów. I tutaj pamiętam właśnie, bo odpowiedź na tą moją interpelację od ministra była taka, że jest współpraca właśnie też gminy, podpisane porozumienie właśnie z Komendą Powiatową Policji i policja też zajmuje się tym ustalaniem tych właśnie wraków samochodowych. Tak chciałbym się dowiedzieć, czy pan aspirant mógłby nam jakieś takie dane przedstawić, czy takie wraki były, są zbierane, zabierane, miejsca są uwalniane właśnie na terenie Siewudzina zeszłego roku. Bardzo proszę. Panie, jeżeli mogę, pytanie rozbudowane także, bo od patroli pieszych po odholowywaniu wraków, ja postaram się ująć wszystko, jeżeli bym czegoś zapomniał, przepraszam i proszę od razu mi, że tak powiem, na zakończenie wtrącić, żebym coś dopowiedział. Zacznę od tych patroli pieszy. Tutaj kwestia jest taka, że patrol pieszy często nie do końca ma pewne możliwości, tak jak pan wskazał, związane z możliwościami interwencyjnymi. Jeżeli patrol pieszy będzie na przykład na osiedlu Łużyckim, a interwencja będzie na osiedlu Widok, w tym momencie ten patrol musi mieć pojazd, którym będzie mógł się poruszać, przemieszczać, żeby czas oczekiwania na tę interwencję nie był wydłużony. W momencie ilości zadań są dodatkowe, dedykowane patrole, na przykład dzielnicowych, którzy poruszają się pieszo, oni są pojedynkę i są to tak zwane dodatkowe patrole. Zawsze jest patrol interwencyjny, który porusza się pojazdem na interwencję, patrol tak zwany wsparcia. I tutaj te patrole piesze dzielnicowych. I tutaj często też, jeżeli zbiegną się w czasie interwencje, w tym momencie musimy łączyć te patrole piesze, w tym momencie oni wsiadają w radiogłosy, udają się na interwencję. Trzeba wziąć pod uwagę, że jak najbardziej patrol pieszy ma pewne zalety, ale to nie jest też tak wydajnościowe jak zmotoryzowany patrol, ponieważ zatrzymanie, pościg, przewiezienie osoby zatrzymanej, no tutaj to nie zawsze się sprawdza. Jednakże my tutaj mamy nawiązaną współpracę z oddziałami prewencji policji, z SPPP, czyli Samodzielny Pododdział Prewencji Policji z Gorzowa i Zielonej Góry i średnio wychodzi 2 do 3 razy w miesiącu, kiedy przyjeżdża oddział liczący około 20 osób. One są raz dedykowane do prewencji, raz do ruchu drogowego, raz są dedykowane na teren miejski, raz na tereny tutaj dookolne i to są sytuacje, w których ci policjanci przyjeżdżają tutaj 2 busami, i 2 patrole są zmotoryzowane. Pozostałe osoby to są te patrole piesze, bo jak najbardziej zasadnym jest patrol zmotoryzowany. Nie zawsze znajdzie się tam, gdzie może dojść ten patrol pieszy, nie sprawdzi tych piwnic, tych zaułków, więc tutaj też pojawiają się, jak najbardziej mamy takie patrole. Wiadomo, że w zależności od tego, jakie są zapotrzebowania, gdzie są zgłoszenia, tam też kierujemy te nasze podstawowe patrole i jakby nie zadania pandemiczne, to te patrole, tych patroli byłoby pieszych rzeczywiście więcej. Jednakże myślę, że tak czy siak liczba patroli pieszych, którymi możemy się pochwalić, jest większa ze względu właśnie między innymi na te współdziałanie z nami oddziałów prewencji. Jeżeli chodzi o odholowywanie wraków, to niestety wspomóc możemy w większości przypadków, niestety tylko na bazie próby ustalenia właściciela, dlatego że nie ma podstawy prawnej zabrania przez policję pojazdu stojącego na parkingu. Pojazd na drodze publicznej, którą też obejmuje parking, musi stwarzać zagrożenie. Jeżeli on nie stwarza zagrożenia, a po prostu widać, że to jest tak zwany niszczający wrak, niestety nie mamy podstawy zabrania go, odholowania. Takie pojazdy, które by zostały w ten sposób odholowane, generowałyby też olbrzymie środki, dlatego że takiego pojazdu nie można przestawić po prostu w inne miejsce, tylko trzeba zabezpieczyć go na parking, który kosztuje średnio około 35 zł za dobę. Te pojazdy zazwyczaj są to pojazdy porzucone, które nie zostaną odebrane. I tutaj pobrać te pojazdy może zarządca terenu.
czyli tutaj spółdzielnia, gmina, starostwo, w momencie, kiedy te pojazdy będą holowane, macie Państwo prawo właśnie scholować takie pojazdy, które zalegają, ale też trzeba, tu zalecałbym gminie, czy starostwu, czy spółdzielni, znaleźć miejsce, gdzie u Was można taki teren, który jest dozorowany, ogrodzony, czy to może być dozorowany kamerą, gdzie można taki pojazd pozostawić. Inaczej, jeżeli ten pojazd zostałby rozkradziony, w tym momencie zaczynacie Państwo mieć za niego odpowiedzialność. I dlatego to nie jest taki prosty temat, że policja może podjechać i samochód, który został pozostawiony na parkingu, zabrać. Na to musi być podstawa prawna. My nie możemy działać tylko dlatego, że rzeczywiście, bo miejsce parkingowe jest na wagę złota, a dwa, te pojazdy no, niszczeją, po pewnym czasie gdzieś mogą ulegać dewastacji przez różne osoby, te rozbite szyby, szkło, to też może być zagrożeniem dla jakiegoś dziecka, które podejdzie, tak? Ale nie stwarza to zagrożenia w ruchu drogowym i podstawy prawnej do skrolowania takiego pojazdu nie ma. Często też jest problem nierejestrowania takiego pojazdu przez osoby z zagranicy. Niejednokrotnie może się spotkać z tym, że właściciel pojazdu jest obowiązany o poinformowaniu starostwa o zbyciu i nabyciu pojazdu i osoby z zagranicy często tego przepisu nie znają i przekazują sobie po prostu dalej umowy. Te auto przejdzie 30 osób, te 30 osób gdzieś ma dalej tam swoją pojedynczą umowę. Wiele z tych osób wyjechało za granicę i ta nitka się przerywa i dojście do tego, do kogo należy ten pojazd aktualnie, jest po prostu uniemożliwione. To jest jedna z takich sytuacji. Też taki pojazd często jest wartości takiej, że jak Państwo go scholują, no istnieje możliwość po pewnym czasie zlicytowania takiego pojazdu, ale pojazd o wartości aktualnie 500 zł, który 35 zł zgeneruje w ciągu doby stania, to po roku czasu koszt jego sprzedaży przekracza kilkanaście razy jego wartość. Więc to nie jest taka prosta sytuacja i my też nie możemy takich pojazdów usunąć bez podstawy prawnej, czyli tutaj zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, tak? Zarządca terenu może, ale też pamiętajmy, generują Państwo sobie tutaj koszty. Przykładowym miejscem są tereny spółdzielcze, które mogą, mają parkingi, są ogrodzone, są monitorowane i Państwo możecie taki pojazd scholować na swój koszt, na dany teren i potem z powództwa cywilnego od właściciela pojazdu, który zalegał, odzyskać te pieniążki lub też w tym wypadku wejść w sytuację taką, że po pewnym czasie ten pojazd może zostać zlicytowany, sprzedany. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Pani Izabela ma pytanie? Nie, panie przewodniczący, ja chciałam tylko sprostować, żeby nie było niedomówień. Rozliczenie służb patrolowych zostało wysłane do członków Komisji Oświaty, bo taka była prośba pana przewodniczącego, więc nie każdy z radnych to sprawozdanie dopiero dostał. Także to chciałam sprostować, żeby nie było nieporozumień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to do dyskusji wracamy. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? To ja się zapytam, bo ja słuchajcie, a pojazd samochodowy... Przepraszam bardzo, tutaj wyrzuciło mnie na chwilę, więc jeżeli było coś mówione, jeszcze jak pani skarbnik mówiła, to nie słyszałem, to jeżeli mógłbym prosić o powtórzenie, bo wyrzuciło mnie. Nie, wszystko okej. Natomiast ja mam pytanie, czy w pana ocenie pojazd, który nie posiada kół, stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, czy nie? Pojazd, który stoi, to nie chodzi o moją ocenę, tylko chodzi o ocenę prawną. Pojazd, który nie posiada kół, ale stoi na miejscu parkingowym i on w tym momencie nie zjedzie, nie uderzy, no tutaj trzeba to rozważyć na miejscu. Jeden pojazd będzie zabezpieczony, postawiony w taki sposób, że rzeczywiście jest to wrak, który się nie poruszy, ale w drugiej stronie może być to pojazd, który za chwilę zsunie się na drogę. I to jest za każdym razem ocena na miejscu. To nie można tego określić wprost. To trzeba podjechać, zobaczyć, czy taki pojazd może się stoczyć, może wyjechać na drogę, no bo tu przepis, niestety przepis jest jednoznacznie wskazany, tak? Nie jest on rozszerzony, nie jest on opisany tak, żebyśmy mogli tutaj ocenić to, że tak powiem, ogólnie, tak? Ogólnikowo, żeby to rozszerzyć. Jeżeli słyszałem, że tego Państwa sprawozdania nie macie, wyniki z niego nie są duże, Sprawozdanie mamy, natomiast ono trafiło tylko do członków Komisji Oświaty, ale to już tutaj nasze wewnętrzne, że tak powiem, tematy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Panie Przewodniczący, mogę jeszcze ja się wypowiedzieć? Tak, bardzo proszę. Dziękuję. Tutaj chciałem to, co pan aspirant powiedział troszeczkę, bo pamiętam tą akcję, którą zaproponowałem, odholowywania wraków i tak jak tutaj też pan Przewodniczący powiedział, że niektóre samochody stoją bez kół na bloczkach betonowych. No artykuł właśnie 50a prawa o ruchu drogowym tam jasno właśnie wskazuje, wydaje mi się, tak, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Więc tutaj dosyć ten przepis uważam jest dość precyzyjny, tak? Jeżeli stoi samochód bez kół na bloczkach betonowych, no to trudno powiedzieć, że on jest używany. No ale z drugiej strony też rozumiem tutaj tą Panie Danielu, argumentację się, pana aspiranta, bo rzeczywiście koszty takiego możliwego wraku i odholowania go i go przetrzymywania przez kolejne pół roku, zanim można go zlicytować, mogą przewyższyć w tym momencie ewentualny zysk z tego, że to miejsce zostanie uwolnione. I troszeczkę takie mamy prawo, które znowu no, jest nie do końca możliwe do wyegzekwowania. No i tych samochodów, jak widzimy, nawet na terenie naszego małego miasteczka jest dosyć dużo. Ja się posiłkowałem tym, składając tą interpelację sprzed 2 lat, bo taka akcja podjęta została we Wrocławiu z jakimś tam sukcesem, nie wiem do końca z jakim, ale było, to się nazywało pstryknij wraka, że część tych miejsc zostało parkingowych zwolnionych, tak, właśnie z tego typu, no niezbyt przyjemnego dla oka i widoku i jednocześnie też no, odblokowujących właśnie te miejsca dla innych użytkowników ruchu do parkowania. Nie? I stąd właśnie moje zapytanie o te wraki, bo Panie patrząc Danielu, jeżeli na to, mogę, na terenie powiem... miasta, co się znajduje, no to rzeczywiście no jest to problem chyba w większości naszych miejscowości. Jak najbardziej, ja zgodzę się z tym, że to jest problem, tylko że tak, artykuł, który pan przytoczył dotyczy ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli artykuł 1 tej ustawy wskazuje, gdzie ona obowiązuje, czyli na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu. Niestety wiele z tych parkingów, szczególnie osiedlowych, nie ma takiej strefy i tutaj w tym momencie ten artykuł niestety nie ma prawa bytu. A, widzi pan. No to też nie, jest znowu jakaś... Czyli jeżeli mamy drogę, ulicę, przy której jest parking i to podlega, w tym momencie ten parking podlega pod ten artykuł, który pan mówi. Już z kolei wjedziemy w środek pomiędzy kamienice, gdzie stoją te parkingi i tam nie ma strefy ruchu, strefy zamieszkania, nie jest to częścią drogi publicznej i już niestety ten artykuł tutaj nie będzie miał zastosowania, mówię artykuł pierwszy, drugi, przepraszam, wskazuje, pierwszy i drugi wskazują tutaj, gdzie te prawo obowiązuje i tu niestety też, może stąd też czasami jest niezrozumienie, że nie we wszystkich miejscach my możemy mieć taką możliwość działania i tu wchodzi tak. Właśnie w zakres zarządca terenu. Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Proszę uprzejmie. Dziękuję, skoro nie ma więcej pytań, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Nenowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyta. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Losada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 20 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta
większością głosów. Dziękuję tutaj za obecność i za wyjaśnienia panu aspirantowi Marcinowi Lucińskiemu. Również dziękuję ślicznie. I do zobaczenia. A panią skarbnik. Jeżeli mogę, to ja się rozłączę, pożegnam i dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. A panią skarbnik, proszę o przedstawienie kolejnych projektów uchwał. Kolejny projekt uchwały, projekt numer 530 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. W grudniu ubiegłego roku z sołtysowania we wsi Rudgierzowice zrezygnował pan Paweł Kasprzak. W związku z tym w miesiącu styczniu zostały rozpisane nowe wybory na sołtysa i takie wybory odbyły się 26 stycznia i w wyniku tych wyborów nowym sołtysem Rudgierzowic została pani Magdalena Rychlak. W związku z tym nastąpiła konieczność zmiany naszej uchwały o inkasentach. Mamy teraz gorący okres podatkowy, będą roznoszone decyzje podatkowe, będzie zbierane inkaso. Bez takiej zmiany w uchwały z tematami my jako Wydział Finansowy nie będziemy mogły ruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Losada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. W głosowaniu wziął udział 21 radnych i 21 głosowało za przyjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I bardzo proszę pani skarbnik, kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały 531 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2002 rok. Tak jak powiedziałam, nie było w planie, żeby zmiany znalazły się w miesiącu styczniu pod obradami sesji. Jednak jest tak, 27 mieliśmy rozstrzygnięty przetarg na inwestycje pod tytułem budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec. Chodzi o ten odcinek Kupienino-Świebodzin. Był to już drugi przetarg. W wyniku tego przetargu brakuje nam 1 400 000 złotych na realizację tego zadania. To jest pierwszy temat. Środki na realizację tego zadania chcielibyśmy na tą chwilę wziąć z dotacji, którą zamierzaliśmy przeznaczyć dla powiatu świebodzińskiego na remont drogi powiatowej, czyli na remont ulicy Zachodniej. Czyli tutaj byśmy z tego zdjęli 1 415 000 złotych, a 15 tysięcy chcielibyśmy przeznaczyć na promocję na wniosek pani Żanny Morrison, który był już dyskutowany bodajże na sesji w miesiącu grudniu. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, czyli te zmiany, które ja wprowadziłam, nie spowodują nam, powiedzmy, zmian rachunkowych w budżecie. Ze strony rachunkowej to jest tyle, a jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to ja poproszę pana burmistrza. Jeżeli mogę, oczywiście, panie przewodniczący. Oczywiście, bardzo proszę. Szanowni państwo, no tak jak powiedziała pani skarbnik, dwa przetargi na budowę tej ścieżki rowerowej do Kupienina już się de facto odbyły. No i wygląda na to, że taniej po prostu nie będzie i raczej nie ma możliwości, żeby te ceny, które były założone w kosztorysie,
one wróciły na taki poziom, jaki sobie zakładaliśmy. Natomiast jakby inwestycja jest potrzebna i słuszna bez żadnych wątpliwości. Jest na ten cel przyznany dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Natomiast to po pierwsze, na pewno będziemy chcieli zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o ewentualne zwiększenie alokacji na ten cel. Tam jest ponad dzisiaj 2 miliony. No i zobaczymy, może uda się coś z Urzędem Marszałkowskim wynegocjować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przesunięcia środków z zadania powiatowego, to z informacji, które mamy i po rozmowie z panem starostą Zbigniewem Szumskim, powiat będzie zgłaszał ulicę Zachodnią do Funduszu Inwestycji Strategicznych, w związku z czym do momentu rozstrzygnięcia tego naboru formalnie nie można rozpocząć procedury przetargowej, bo takie są zasady tego programu, a że rozstrzygnięcie ma mieć miejsce z tego, co nam zapowiadano w okolicach połowy kwietnia, to jakby nie ma zagrożenia dla tego, żeby powiat ewentualnie tych pieniędzy nie otrzymał. Z kolei jeżeli powiat otrzyma pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych, to znacznie zmaleje kwota naszego ewentualnego dofinansowania, więc to się wszystko po prostu finansowo tak czy siak zepnie. A jeżeli powiat by tych pieniędzy nie otrzymał, to ja już dzisiaj państwu sygnalizuję, że prawdopodobnie i tak po wyborze wykonawcy i aktualizacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego będziemy wnioskować o przedłużenie zadania. W związku z tym część płatności i tak przyjdzie nam na 2023 rok z dużą dozą prawdopodobieństwa i będzie można te środki, które uwolnią się poprzez rozłożenie tego zadania na 2 lata, z powrotem wrzucić do budżetu, jeżeli będzie taka konieczność, po prostu dołożyć do tego zadania powiatowego. Także no nie ma tutaj zagrożenia dla realizacji któregokolwiek z tych przedsięwzięć. To jest, nazwijmy to, zabieg taki księgowy trochę, żeby móc podpisać umowę i spokojnie rozpocząć realizację tego zadania. I o to państwa prosimy. Dziękuję bardzo. A jeszcze uzupełniając, jest z nami, z tego co widziałem, pani Żanna Morrison. O temacie, który nam zaproponowała, rozmawialiśmy w grudniu, więc jeżeli państwo macie do pani Żanny jakieś pytania, to myślę, że ona z chęcią państwu odpowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos. Pan radny Tomalek. Szanowni państwo, Wysoka Rado. Nie ulega wątpliwości, że należy zwiększyć kwotę w budżecie na budowę ścieżki rowerowej do Kopienina, dokładając te brakujące 1 400 000 zł. Przypomnieć należy, że na jej budowę gmina dostanie dofinansowanie zewnętrzne z regionalnego programu operacyjnego, tak jak wspomniał pan burmistrz. Natomiast moje wielkie oburzenie jednak wywołuje we mnie stąd burmistrz Tomasz Ilicki, że skąd chce wziąć pieniądze na dopłacenie do tej budowy ścieżki rowerowej. Postanowił zabrać pieniądze z remontu ulicy Zachodniej, a dołożyć do ścieżki rowerowej w Kupinie. Panie burmistrzu Tomaszu Sielicki, zapewniam pana, że radni Rady Miejskiej w Siebudzinie są ludźmi honoru i w przeciwieństwie do pana zobowiązań dotrzymują. Rada Miejska zobowiązała się w formie uchwały budżetowej zapewnić współfinansowanie remontu ulicy Zachodniej, to tak to powinno pozostać. Każdy z nas radnych działa dla dobra mieszkańców. Chciałbym po raz kolejny o tym przypomnieć. I w naszym działaniu nie powinno być miejsca na podłość, fałsz i zakłamanie. Raz dane słowo powinno, proszę państwa, być droższe od pieniędzy. W tym miejscu chciałbym kolejny raz pomóc wskazać bardzo proste rozwiązanie tego problemu i wskazać źródło finansowania. Mianowicie, proszę państwa, po stronie dochodów w dziale 700, w rozdziale 705, paragraf 0770, który to rozdział się nazywa wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, zaplanowano w budżecie na rok 2022 kwotę w wysokości 2 720 000 zł z tytułu zbycia działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe. Chodzi tu o działki położone pomiędzy ulicą Słowiańską a Sadową. Według moich obliczeń łączna powierzchnia tychże działek wynosi około 26 645 metrów kwadratowych, co daje średnią cenę za metr kwadratowy w wysokości 102 zł.
Jak Państwo widzicie, są to wartości niedoszacowane i śmiało można zwiększyć budżet po stronie dochodów o brakujący 1 415 000 zł. Chciałbym Państwu teraz tutaj zrobić takie proste matematyczne działanie. 2 miliony 720 tysięcy plus 1 milion 415 tysięcy daje kwotę 4 miliony 135 tysięcy złotych. Jeżeli podzielimy to, proszę Państwa, przez powierzchnię, o której mówiłem, tychże działek, czyli przez 26 645 metrów kwadratowych, to wyjdzie nam wtedy cena jednego metra kwadratowego działki w kwocie wysokości 155 zł i 20 groszy. Jeżeli pomnożymy 800, średnia wielkość działki na tamtym terenie ma około 800 metrów kwadratowych, to cena 800 metrów razy tę wartość 155 zł daje nam to 124 tysiące. Muszę Państwu powiedzieć, że w roku ubiegłym brałem udział w przetargach organizowanych przez KOWR na sprzedaż działek na tym osiedlu. I sprzedawane one były za kwoty pomiędzy 140 a 150 tysięcy sztuka. Dlatego bardzo proszę Wysoką Radę o pozytywne przegłosowanie mojego wniosku. Szanowni Państwo, czy ja mogę zabrać głos? Dziękuję Panu Radnemu. Bardzo proszę Pan Burmistrz. Czy to po pierwsze, to ja generalnie uważam, że no już raz Pan Krzysztof Tomalak zaproponował tutaj Państwu sztuczne pompowanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Co się z tym stało, wszyscy pamiętamy, więc to jest pierwsza kwestia. A po drugie, jeżeli tak na szybko, dobrze i z pamięci kojarzę zapisy ustawowe, to pan Tomalak w ogóle nie ma prawa takiego wniosku składać, albowiem kwestie dotyczące inicjatywy zmiany budżetu są wyłączną kompetencją burmistrza Świebodzina, a więc podjęcie takiej uchwały w mojej ocenie jest niezgodne w ogóle z prawem. Jednocześnie wskazuję, iż nie ma problemu i żadnego zagrożenia ze strony gminy, jeśli chodzi o dofinansowanie ulicy Zachodniej. Tak jak Państwo powiedziałem, jest to zabieg księgowy, który pozwoli nam zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zadania budowy ścieżki do Kupienina, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, w momencie, w którym te zadanie by się podzieliło na 2 lata, to pieniądze i tak nam się zwolnią i będzie można spokojnie te pieniądze do budżetu przywrócić. Także w mojej ocenie to jest zasadne i jakby nie generuje żadnego zagrożenia. Również z uwagi na to, że i tak, jeżeli powiat faktycznie złoży te wnioski w FIS-ie, a zakładam, że złoży, skoro pan starosta tak powiedział, to najwcześniej w czerwcu będą podjęte jakieś działania związane z przetargiem. Po tym przetargu też ewentualnie wyjdzie kwota już konkretna do dofinansowania i będzie można to aktualizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomalak. W ogóle nie mogę zgodzić się z panem burmistrzem. Szanowni Państwo, żeby składać wnioski, a te wnioski dopiero będą składane na dofinansowanie remontu czy przebudowy dróg od 15 lutego, trzeba mieć zabezpieczone, proszę Państwa, finansowanie przynajmniej na początku i rozstrzygnięcie nastąpi według tego, co ja słyszałem, co minister mówił, dopiero w drugiej połowie kwietnia. Także nie możemy zabrać panu staroście pieniędzy po prostu, ponieważ Rada Miejska się zobowiązała, podpisane zostały stosowne porozumienia i takie działanie po prostu jest no, oburzające dla mnie. No nie możemy, proszę państwa, robić z gęby cholewy. No, słowo powinno być droższe pieniędzy, tak? A nie jakieś manipulacje. Teraz pan burmistrz mówi tak, za chwilę pan burmistrz za miesiąc czy za dwa powie, że jeszcze inaczej i się nagle okazuje, że ja nie mam prawa składać takich wniosków. To jest po prostu jakieś zupełnie kuriozum. Śmieszne. Także ja bym prosił szanownych państwa wszystkich o to, abyście po prostu zgodzili się z moim wnioskiem i zrobili takie zmiany w budżecie poprzez zwiększenie dochodów z tego tytułu, o którym mówię. To nie jest żadne sztuczne pompowanie budżetu, proszę pana. To jest po prostu to wszystko, co pan mówi, to jest nieprawda. To są aktualne ceny w tej chwili w mieście i to każdy z nas, słuchaczy, jak również z państwa radnych, potwierdzi, że ja mam rację całkowitą. Dziękuję. Panie przewodniczący, jeżeli ja mogę tylko słowo?
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie polega na prawdzie to, co mówi pan Tomalak o konieczności posiadania środków zabezpieczonych, żeby złożyć wniosek do Funduszu Inwestycji Strategicznych. Tam nie musi być fizycznie zabezpieczonych środków, żeby taki wniosek składać i po prostu, więc to po prostu nie jest prawda. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa, pan Tomalak? No niestety prawda jest taka, że pan burmistrz mówi co chwilę co innego i obiecuje ciągle wszystko wszystkim, po czym nie dotrzymuje słowa. Po raz kolejny chce po prostu wykręcić starostwo powiatowe, partnera, z którym buduje drogi, z którym wspólnie działa, chociażby wspomnę i Glińsk, i Borów, i wszystkie inne działania, a już afera o ulicę kolejową to była tylko i wyłącznie spowodowana po prostu pańskim podejściem i butą, którą pan prezentuje w stosunku do wyborców, do mieszkańców i do nas wszystkich. Dziękuję. No jest najmądrzejszy tu ze wszystkich. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Panie przewodniczący, ja bym chciała tutaj tylko tak w kwestii formalnej. Oczywiście każdy z państwa radnych ma prawo do zgłaszania wniosków, jeżeli chodzi o wydatki, tylko niestety nie macie państwo prawa do zgłaszania wniosków w zakresie dochodów. Państwo nie mogą zmieniać dochodów budżetu i to, o czym myśmy zawsze mówili, że ewentualne państwa wnioski na sesjach to jest coś za coś, tak? Wnioski państwo możecie składać, ale bez ruszania na sesji dochodów gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa w tej części? Proszę państwa, nie słuchajcie państwo pani skarbnik ani pana burmistrza. Proponuję przegłosować mój wniosek i po prostu się ukaże dopiero, kto ma na to prawo. Bo prawo mamy tylko takie, jak sobie pan burmistrz życzy. Jest jedna wielka nieprawda. Dobrze, dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa? Czyli jak mógłbym prosić pana radnego o to, żeby sformułował jeszcze raz ten wniosek formalny, który poddam pod głosowanie, to byłbym wdzięczny, bo tak w sumie to nie wiem, co mam głosować. Znaczy chciałbym, żeby wszyscy państwo wiedzieli, co mają głosować, bo może tak się wyrażę. Otrzymaliście państwo projekt uchwały, który... który przewiduje zabranie z dotacji dla starosty powiatowego na budowę drogi i ulicy Zachodniej kwoty 1 415 000 zł. Ja bardzo państwa proszę o zwiększenie dochodów w dziale w dziale 700 do rozdziale 705 paragraf 0770 o kwotę 1 415 000 zł w celu pokrycia niedoborów i sfinansowania brakujących środków na rozstrzygnięcie przetargu przy ulicy, na przetargu na budowę ścieżki rowerowej do Kupienina oraz dla pani Żanny Morysą 15 000. Dobrze, dziękuję. To w takim razie przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Brzmała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Ktoś z państwa ma mikrofon włączony i... Jeszcze raz, pani Marta Komin, bo nie bardzo słyszałem. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Janusz Poszyka. Jestem za. Pan Artur Kubaski. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem przeciw. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem przeciw. Pani Anita Molicka. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Osica. Jestem przeciw. Pan Daniel Prałat. Jestem przeciw. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem przeciw. Pan Michał Siodła. Jestem przeciw. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Wstrzymuję się.
Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. W głosowaniu wziął udział 21 radnych. Dwunastu radnych głosowało za. Sześciu radnych głosowało przeciwko. I trzech radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek pana radnego formalny został przez Radę Miejską przyjęty. I teraz... Czy ja mogę się zadać jedno pytanie? Bardzo proszę. A co państwo zrobicie, jak nadzór prawny tę wojewodę, znaczy nadzór prawny w takim kształcie tę uchwałę, mówiąc w trybie roboczym, uwali? I czy państwo zdajecie sobie sprawę, że państwo podejmujecie uchwały niezgodne z prawem? Jak nadzór uwali, no to będzie uwalona uchwała. Dobrze, i wtedy panie przewodniczący, za co podpiszemy umowę? Ja nie wiem, tak? No, tak, no pan nie wie, bo pan się z tym nie musi liczyć. A jeśli nie sprzedamy za te pieniądze tych działek tak, na Słowiańskiej? Tak, Rada przegłosowała wniosek. No ja nie wiem, co ja mam tutaj odpowiedzieć panu. No najlepiej odpowiedzieć, dlaczego pan jako przewodniczący Rady Miejskiej głosuje za treścią uchwał niezgodnym z prawem. Dlaczego ja głosuję za? No 12 radnych głosowało. Ale ja pytam pana. Raz? Ja pytam pana, nie 12. Nie, sprawdzian. Pan Michał Siodła chciał prosić o głos, bardzo proszę. A, to stara ławka, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Tomalak. Proszę państwa, proszę się nie przejmować, czy nadzór tą uchwałę utrzyma w mocy, czy też nie. Jeżeli by się tak zdarzyło, że po prostu uchwała zostanie uchylona, to będzie to wyzwanie dla pana burmistrza o to, żeby sam taki projekt uchwały złożył, ewentualnie pomyślał nad jakimiś innymi zmianami, przesunięciami w budżecie. No na pewno, żeby nie szedł tą ścieżką, którą idzie, bo to jest po prostu ścieżka, która prowadzi jakąś wielką ciemność. Jeżeli się obiecało komuś coś, to trzeba dotrzymywać słowa, proszę pana, a nie pan znowu kombinacje robi, jakieś napięcia pan będzie robił, tak jak z ulicą kolejową. Po prostu to już było niesmaczne, tak? A ja chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę kolegom, którzy głosowali przeciw, że jak była sprawa związana z Borowem i z Glińskiem, o to wiedzieli jak głosować. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy ulicy Zachodniej, to już zapomnieli, tak? I właściwie popierają kogo. Także mi jest wstyd za was, panie Piotrze Mazur i Dariuszu Mierzy, że tak każdy tylko patrzy sobie i swoją miarką tylko ciągnie do siebie, tak? A nie obchodzi nikogo gmina ani miasto. Smutne to jest. Po prostu czekałem, jak wy zagłosujecie. Przykre bardzo. No, ja mam, panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Za pomoc i zaangażowanie, które ja wam pomogłem na to, żeby rozwiązać ten konflikt z burmistrzem. Świetnie, cudownie. To może po kolei. Pan Dariusz Mierzeń, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja się odniosę tutaj, bo zostałem wywołany, ale powiem w ten sposób. Odnośnie drogi do mojej miejscowości, czy głosowania za Borowem, do głosowania, ja uważam, że to z jednej strony przebrało się na to najlepszą dla mnie współpracę burmistrza ze starostą. I tutaj takie podejścia, że ktoś coś, ja rozumiem, okej. Okay. Też byłem zdenerwowany, że były takie, a nie inne anse, ale na dzień dzisiejszy powiem tak, jeżeli burmistrz przeprowadza rozmowy odnośnie dofinansowania do ulicy Zachodniej ze starostą, no to już teraz nie wiem, czy pan Krzysztof gra rolę tutaj, nie wiem, jak to nazwać, podjudacza, że z burmistrza robi no, w tej chwili niesłownego. Myślę, że tutaj chyba nie na miejscu. To jest moim zdaniem, jeżeli tak osoby reprezentujące gminę i powiat do rozmów, a nie da mi się to określić. Uważam, że
powinniśmy zawierzyć rozmową burmistrza ze starostą, wiedzą co robią oni dzisiaj, rządzą powiatem, jak i gminą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Michał Siodło. Po pierwsze, nikt nie chce zabierać pieniędzy dla powiatu, bo wszyscy dają sobie sprawę, jak ważna jest inwestycja na ulicy Zachodniej. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy takie wątpliwości, tak, czy wniosek jest zgodny z prawem, czy nie, to czy nie powinniśmy przynajmniej zasięgnąć opinii prawnika przed głosowaniem takiego wniosku? To jest moje pytanie. Pan Piotr mi się świeci, nie wiem kto to jest, myślę, że pan Piotr Mazur. Tak, panie przewodniczący, dziękuję. Panie Krzysztofie, ja uważam, że to jest manipulacja. My nie, oczywiście byliśmy za to i prosiliśmy o to, jesteśmy wdzięczni za to, że państwo się zgodzili na dofinansowanie drogi tutaj Boru Wilkowo i wcale nie jestem przeciw drodze na remontowi drogi zachodniej. Tylko chodzi o to, że jeżeli możemy to w tej chwili przesunąć i później dołożyć, myślę, liczę tutaj na słowność pana burmistrza i liczę, że tak będzie, jeżeli się umówił z panem starostą, będą te pieniądze i myślę, że zabezpieczymy je wszyscy razem. I tak nie należy podchodzić, nas posądzać, że my tutaj coś robimy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, bo jeżeli pani skarbnik nam podpowiada, że nie możemy manipulować w dochodach, tylko w wydatkach, więc... Dlatego głosowaliśmy na nie, nie przeciwko ulicy Zachodniej i remontowi na tej ulicy, panie Krzysztofie. Uważam, że to jest taka trochę wredna manipulacja. Dziękuję. Pan burmistrz prosił o głos. Tak, żeby to też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo szanowni państwo, my jesteśmy związani ofertą, oferenta. Ja państwu mówię to bardzo poważnie, uczciwie i żeby to dobrze wybrzmiało i żebyście państwo mieli świadomość. Ja dopóki nie będę miał pewności, że ta uchwała przeszła przez nadzór pana wojewody, to ja tej umowy nie podpiszę. Jeżeli dojdzie do tego, że skończy się okres związania ofertą i będzie trzeba rozpisać trzeci przetarg, to będzie państwa wina i państwa odpowiedzialność. Jeżeli dojdzie do tego, że na tym trzecim przetargu z kwoty 5 400 000 zrobi się kwota 6 albo więcej, to też będzie państwa odpowiedzialność. Więc liczę, że państwo macie tego świadomość i że państwo będziecie się też mierzyć z konsekwencjami tego, co się wydarzyć może. Ja generalnie uważam, że głosowanie takich poprawek w momencie, kiedy pani skarbnik jasno wskazuje, że państwo nie macie prawa mieszania w dochodach, to jest, czy kabaret to jest lekko powiedziane. Tak bym to określił. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tomalak. My nie mamy prawa mieszania w dochodach. To jest, proszę państwa, zupełnie zgoła nieprawdziwa interpretacja. Ja państwu wskazuję źródło dochodów i mam do tego prawo, pełne prawo. Dlatego też większość z nas tutaj dzisiaj zgromadzonych doskonale to rozumie i mając już na uwadze to, że pan burmistrz po prostu dał się poznać jako osoba, która niestety, ale ma problemy z dotrzymywaniem słowa, po prostu no, nie dowierzamy temu. I ja sobie pozwolę też tutaj wspomnieć, że nie wiem, jaka była rozmowa pana burmistrza z panem starostą. Natomiast ja wiem, jaka była moja rozmowa z panem starostą. Pan starosta totalnie był wkurzony, oburzony tą całą sytuacją i całkowicie zaskoczony. Wszyscy działamy pod presją czasu. Uchwałę dostaliśmy w piątek. Ja ją dopiero przeczytałem po południu, późno. I nie możecie mieć pretensji do nas, że po prostu pana starosty tutaj nie ma. Bo jeżeli by pan starosta był, myślę, że zupełnie w innym świetle by to wszystko powiedział o czym mówi pan burmistrz. Ponieważ no niestety nie wyrażał się bardzo pochlebnie o panu. I muszę panu powiedzieć, że no niektóre słowa, które kiedyś tam padły przy okazji, to doskonale pasują tutaj do pana i do pana w tej chwili ustawy, panie burmistrz. To jeżeli ja mogę, panie ja nie będę przytaczał, jakie to były na ten temat. Pan burmistrz? Tak jest. Proszę bardzo jeszcze. Ja państwu w ogóle przypominam, że jesteście państwo radnymi gminy Świebodzin, a nie radnymi powiatowymi. Jesteście państwo obowiązani do tego, żeby dbać o interes gminy Świebodzin, a nie starostwa powiatowego.
Pan starosta, jak jeszcze dobrze pamiętam, o ile ostatnio sprawdzałem, nie siedzi w tym gabinecie i nie jest odpowiedzialny za decyzję gminy Świebodzin. Natomiast no, generalnie rozumiem stanowisko pana Tomalaka. Więcej panu płaci pan starosta, niż dostaje pan diety z gminy Świebodzin. W związku z tym no, ja zdaję sobie sprawę, że pan wie, jak ma głosować. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja może tak, już panu Tomalakowi na razie głosu nie będę udzielał, aczkolwiek rączka zginęła, to chyba pomyłka była. Natomiast może zaproponowałbym inne rozwiązanie, panie burmistrzu. Zamiast tutaj wzajemnie obrzucać się, kto komu ile płaci i różnymi innymi tematami, to może zaproponowałbym po prostu przerwę w obradach w tej chwili. Rada wyraźnie jakby nie zgodziła się na to, żeby dokonać takiej zmiany, jaką pan zaproponował, czyli żeby zdjąć te pieniądze z dotacji dla powiatu. Skoro pan twierdzi, że zwiększenie dochodów w tym zakresie, no, i pan Tomalak nie potrafi liczyć i tutaj pewnych jakichś błędów się dopuszcza, no to ja proponuję, nie wiem, 15 minut przerwy. Niech pan przeglądnie z panią skarbnik budżet, zaproponuje inne rozwiązanie, natomiast no nie kosztem decyzji, nie kosztem dotacji z powiatu i wrócimy do dyskusji, tak? To znaczy ja powiem panu, że może rozmawiajmy merytorycznie o problemie, a nie wycieczki personalne. To jeżeli ja mogę, panie przewodniczący. Bardzo to jeżeli pan chce rozmawiać merytorycznie, a podejmuje pan uchwały i głosuję za uchwałą w momencie, w którym pani skarbnik jasno mówi o tym, że nie macie państwo takiej kompetencji, pani to ja uważam, że tutaj nie ma, przepraszam, ale proszę mi nie przerywać, to ja uważam, że tutaj generalnie nie mamy o czym rozmawiać. Państwo mogliście odrzucić tę uchwałę w postaci zaproponowanej państwu, no i okej, bo państwo, przypominam panie przewodniczący, nie odrzuciliście uchwały zaproponowanej przez Urząd Miejski w Świebodzinie, tylko nanieśliście na nie zmiany, o których pani skarbnik jasno i wyraźnie powiedziała, że są niezgodne z prawem, a to jest zasadnicza różnica. Więc ja myślę, że nie potrzebujemy tutaj żadnych 15 minut przerwy, zwłaszcza, że ja na 10 godzinę muszę udać się na chwilę do notariusza, więc... Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że my nie jesteśmy przeciwni podpisywaniu umowy i wykonaniu ścieżki rowerowej do Kupienina czy tam do Szczańca. To, co było przedmiotem postępowania przetargowego. Natomiast no, jeżeli są wątpliwości odnośnie dochodów czy zwiększania dochodów, no to ja proponuję jednak mimo wszystko 15 minut przerwy i wrócimy do dyskusji. Tak? No, jakby szansa dla państwa, żeby to tak ułożyć, żeby nadzór wojewody nie uwalił, jak to pan burmistrz powiedział, uchwały, że można było z czystym sumieniem tą umowę z wykonawcą podpisać. Także ja ogłaszam 15 minut przerwy. Widzimy się o godzinie 10:05. Dziękuję.
Szanowni Państwo, 10:05 minęła, także wznawiamy obrady. Nie wiem, no oddaję głos pani skarbnik. To znaczy, my stoimy na stanowisku, że przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały z takim rozwiązaniem na tą chwilę i chcielibyśmy, żeby Państwo taki projekt przegłosowali. Państwo głosowali projekt mówiący o zwiększeniu dochodów budżetowych. Ja Państwu tylko przypomnę, że w zasadzie inicjatorem zmian w projekcie budżetu jest burmistrz i na zmiany wprowadzane przez państwa powinien się burmistrz zgodzić. Jeżeli chodzi o dochody, to dochody zawsze były takim punktem zapalnym. My w swoich założeniach do projektu budżetu te działki wyceniliśmy w taki, a nie inny sposób. Jeżeli z tego tytułu dostaniemy większe środki w przyszłości po rozpisaniu przetargu, to dobrze. Na tą chwilę nasze stanowisko jest takie, że zostawiamy stawki za sprzedaż działek na tym samym poziomie, więc dochodów nie zwiększamy. Dziękuję bardzo pani skarbnik. To jest wniosek formalny, został przyjęty. Nie wiem, możemy ewentualnie odrzucić w całości tę uchwałę, ale wtedy nie będzie możliwości podpisania umowy na wykonanie tej ścieżki, a nie o to nam wszystkim chodzi, tak? Dlatego liczyłem na to, że wskażecie Państwo jakieś inne źródło finansowania, jeżeli nie to, które zostało wskazane przez pana Tomalaka. Przypomnę, że do dzisiaj przedsiębiorcy, nowi przedsiębiorcy powinni byli na przykład złożyć deklaracje podatkowe odnośnie podatku od nieruchomości. Niedoszacowany był też w projekcie budżetu podatek od nieruchomości, jeżeli chodzi o Amazon, więc można było tam poszukać tych pieniędzy. Nie, skoro nie ma dobrej woli z Państwa strony, a Rada wyraźnie nie zgadza się na to, żeby zrezygnować z dotacji dla powiatu na remont ulicy Zachodniej, no to sprawa jest oczywista. No jest wniosek, głosujemy uchwałę z wnioskiem formalnym przyjętym większością głosów przez Radę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej części? Pan Radny Tomalak. Ja chciałbym tylko koleżankom i kolegom przypomnieć, że w tej chwili wygląda na to, że stoimy pod ścianą, natomiast czas związania z ofertą jest co najmniej 1 miesiąc. Skoro zostało 27 stycznia otwarte oferty, to tego czasu na rozstrzygnięcie przetargu na ścieżkę rowerową jest bardzo dużo. Jest też prawda taka, że można przedłużyć okres wiązania z ofertą jeszcze o kolejne okresy. Także tutaj nie chciałbym, żebyście Państwo odczuwali, że jakakolwiek jest presja i jakiekolwiek zachodzi niebezpieczeństwo tego, że można by tej ścieżki nie wykonać albo że wykonawca odejdzie. To wszystko, co usłyszeliście z ust pani skarbnik i z ust pana burmistrza, to jest tylko po prostu ich zła wola i upór, ponieważ można zrobić dokładnie tak, jak ja powiedziałem i wszystko będzie zgodnie z prawem. Ja wskazuję państwu źródło finansowania i to jest rzetelne, autentyczne źródło, które po prostu burmistrz na pewno weźmie te pieniądze, o których ja mówię i tutaj nie ma żadnych obaw i żadnych zagrożeń. Także po prostu jesteśmy tylko szantażowani i straszeni nie wiadomo czym. Jeżeli będzie burmistrz chciał po prostu jakichś innych rozwiązań, to zawsze może potem w kolejnych uchwałach budżetowych zmieniać. Natomiast na dzień dzisiejszy rozwiązujemy problem i sprawa jest załatwiona. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo pan Michał Siodło. Panie Krzysztofie, z całym szacunkiem, a nie rozumiem, skąd ma pan te wyliczenia i jak może pan na nich polegać i twierdzić, że taka kwota do budżetu wpłynie. Nie wiem, chyba tą szklaną kulę pan sobie w końcu sprawił, bo ja bym nie mógł, że tak powiem, polegać na czymś takim, co jest po prostu niepewne, tak? I na tej podstawie podejmować jakieś wnioski czy uchwały. Jeżeli mogę, to ja wytłumaczę, panie przewodniczący, jeżeli otrzymam głos panu koledze. Bardzo proszę. Szanowni państwo, 100 zł za metr kwadratowy działki pod budownictwo mieszkaniowe to była cena 3 lata temu. W tej chwili ceny działek w Świebodzinie dochodzą do 200 zł. Jak ktoś się interesuje tematem, to wie. Ale są tereny doskonale, będą za chwilę uzbrojone.
Jest to osiedle po prostu, no, na którym działki się będą sprzedawały jak ciepłe bułki. Wszyscy już od kilku lat oczekują, żeby ten temat uruchomić. W tamtym roku, tak jak powiedziałem, KOWR sprzedawał działki i te działki osiągały kwoty nawet 160 tysięcy za sztukę. Czy pan to rozumie, co ja do pana mówię? Jeżeli się państwo, ktokolwiek interesuje rynkiem nieruchomości, to są autentycznie po prostu dane z rynku na dzień dzisiejszy, tak? No jeżeli po prostu państwo, i to jest tak, zawsze się szacowało, kwoty, które można by było uzyskać w budżecie z tytułu sprzedaży nieruchomości, dokładnie w taki sam sposób, jak ja mówię, tak? No i dla przypomnienia tylko powiem, że burmistrz oszacował, że weźmie 4 miliony na rok 22 w budżecie, 4 miliony za działkę w jeziorach. Jeszcze kilka tygodni temu działkę tę ogłosił za 5 milionów. To jest naprzeciwko wysypiska śmieci, tak? Na przyszły rok planują, że wezmą 4. Dla przypomnienia powiem, że działka nieco mniejsza w tym samym miejscu obok została sprzedana w ubiegłym roku albo półtora roku temu za około 700 tysięcy złotych. Także burmistrz się doskonale tutaj orientuje w cenach i po prostu pisze, co chce. Natomiast jeżeli ja przedstawiam dane rzetelne, to ktoś próbuje tutaj po prostu zarzucać, że ja manipuluję liczbami albo po prostu się nie znam. Zobaczycie państwo, że będzie dokładnie tak, jak powiedziałem. I się niczego nie przejmujcie i czegoś nie obawiajcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos dyskusji w tej sprawie? Nie widzę, nie słyszę, natomiast jest jeszcze drugi temat tej uchwały, którą obecnie procedujemy. To jest kwestia tych 15 tysięcy zgodnie z wnioskiem, który omawiany był w miesiącu grudniu. Tak jak z tego co wiem i tak jak było zapowiedziane, jest z nami obecna pani Żana Morrison. Czy ktoś z państwa jakieś pytania w tej kwestii do pani Żany chciałby skierować? Jeżeli nie ma, no to w takim razie zarządzam głosowanie nad projektem uchwały z wnioskiem formalnym przegłosowanym wcześniej. Pan Edward Cichański. Czyli mówimy o uchwale z wnioskiem radnego Tomalaka, tak? Tak. Dziękuję. Wniosku formalnego. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Pan Krzysztof Drzymała. Mamy jakiś problem. Pan Tadeusz Janowicz? Wstrzymuję się. Jestem za. Pan Drzymała się wstrzymał. Pan Marek Keklak? Jestem za. Pani Marta Komin? Pani Marta Komin? Jestem za. Pan Janusz Koszyka? Jestem za. Pan Artur Kubacki? Pan Artur Kubacki. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Wstrzymuję się. Ja bardzo przepraszam, panie przewodniczący, ja jestem za, ale mam problemy z internetem. Dobrze, dziękuję. Pan Piotr Mazur. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Mierzeń. Wstrzymuję się. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Wstrzymuję się. Pan Daniel Prałat. Jestem przeciw. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem przeciw. Pan Michał Siodła. Jestem przeciw. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za.
Pani Jadwiga Wawrzyniuk. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. I teraz tak, za przyjęciem uchwały głosowało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynastu, czternastu radnych. Przeciwko głosowało trzech radnych. I wstrzymało się od głosu raz, dwa, trzy, czterech radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Państwu radnym, dziękuję Pani Skarbnik. Przystępujemy do kolejnych projektów uchwał. O przedstawienie poproszę Panią Monikę Fińską, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzień dobry Państwu. Projekt uchwały nr 522 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały przedstawiany był na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywne opinie. Ja dopowiem jeszcze, odpowiadając na pytanie, że badanie ankietowe było przeprowadzone w okresie od 7 września do końca października 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Brzmała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklek. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 21 radnych, 21 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały 523 zmieniający szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 25/352/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2021 roku, pozycja 287, wprowadza się następującą zmianę. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Paragraf czwarty ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 200 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 marca 2022 roku. Projekt uchwały przedstawiany był na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Skoro nie ma tu zarządzone głosowanie, pan Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keplak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prawat. Jestem za. Włodzimierz Rosada. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo pani dyrektor i o przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę panią Darię Kołodziejek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widać, jakiś problem mam z kamerą, także nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale słychać mnie. Słychać dobrze, proszę uprzejmie. Chciałam przedstawić projekt uchwały numer 527 z dnia 13 stycznia w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Świebodzina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZOO w Świebodzinie. Pani Dario, tylko że projekt uchwała jest z 31 stycznia, nie z 13. A przepraszam. 31, przepraszam. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Rada Miejska w Świebodzinie zatwierdza wniosek burmistrza Świebodzina kierowany do ministra rozwoju i technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Świebodzin udziału w istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZOO zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Punkt drugi, przedsięwzięcie, którego ma dotyczyć wsparcie, jest związane z realizacją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 2 wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Bocznej w Świebodzinie. Punkt trzeci, wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt został przedstawiony na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywne opinie. Jeżeli macie państwo pytania, to jest z nami pani prezes, pani Lidia Wiśniewska. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prawat. Jestem za. Włodzimierz Rosada. Jestem. Sławomir Siewruk. Jestem za. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za przyjęciem uchwały. Także uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt, pani Dario. Projekt uchwały numer 528 w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Świebodzina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZOO w Świebodzinie.
Projekt uchwały jest taki sam jak poprzedni, tylko dotyczy kolejnego budynku, prawda? Także myślę, że tak, przedstawię mieszkalnego wielorodzinnego numer 3. Tak, projekt był na komisjach referowany. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Mówię, że dostał pozytywny głos. Tak, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania o punkty? Skoro nie ma, to zażądam głosowania. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siewróg. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Babrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta w związku z tym jednogłośnie. Dziękuję Pani Dali. Dziękuję. I o przedstawienie kolejnego projektu uchwały proszę Panią Agnieszkę Gołębiowską. Dzień dobry Państwu. Mam do zaprezentowania projekt uchwały na druku 525 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina w północno-wschodniej części skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z publiczną drogą gminną nr 00611E. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na załączniku graficznym sporządzonym na mapie w skali 1 do 3000 i stanowi on integralną część niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach i na wszystkich uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania lub uwagi? Pan Edward Cichański. Nie ukrywam, że na Komisji Planu Budżetu byłem przeciwny podjęciu tej uchwały. W tej chwili po rozmowie z Panią będę głosował za. Jednocześnie proszę o pisemne potwierdzenie, iż zostanie wydzielony pas techniczny wzdłuż przebiegu obydwu rurociągów, czyli sieci kanalizacji wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby w tej części zabrać głos? Jeżeli ja mam jedno pytanie, bo tutaj w ustawie jest mowa o tym, że przed podjęciem uchwały burmistrz wykonuje analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i tak dalej. Czy taka analiza była sporządzona? Oczywiście mogę ją przesłać praktycznie natychmiast na maila pana przewodniczącego. Akurat teraz referuję z laptopa. Niemniej jednak mam na komputerze stacjonarnym. Jak najbardziej. Tak samo zostały już zakupione mapy w tym celu, jak również są przygotowane również wszystkie materiały w kierunku sporządzenia danych przestrzennych, których obowiązek jest opublikowania w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za.
Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za przyjęciem przedstawionej uchwały, także uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję panie kierownik i o przedstawienie kolejnej. Ja, panie przewodniczący, rozumiem, że życzy pan sobie przesłania, tak? Analizy zasadniczej. Poproszę. Dobrze. Poproszę. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwał pan Maciej Kuś. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Druk numer 524 jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Projekt uchwały był przedstawiany państwu na wszystkich komisjach i uzyskał opinie pozytywne. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Zrzymało. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kowalski. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Jeszcze raz Marta Komin. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 21 radnych, 21 za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt. Dziękuję bardzo. Druk numer 526. Jest to projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w drugim obrębie Świebodzina. I tylko dla przypomnienia, podam 438/23, którą chcielibyśmy zbyć w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej oznaczonej działką 438/14 i jednocześnie utracił moc uchwała nr 10/90/03 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 29 sierpnia 2003 roku. Ten projekt uchwały był również omawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinie pozytywne. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? W takim razie zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Brzmała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. A inna? Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. A czemu? Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Będziemy jeszcze szale. Tylko jedną dostaniesz. Jestem za. Proszę. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt, panie Macieju. Dziękuję bardzo. Jest to druk numer 529 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Kocuja odpłatną służebnością gruntową. Dla przypomnienia, chodzi o działkę 525, którą chcielibyśmy obciążyć odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową polegającą na
prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 524/2 i przebieg został oznaczony na załączniku graficznym. Ten projekt również był przedstawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo macie? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prawat. Jestem za. Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siewru. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi za przedstawiony projekt uchwał. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Punktem naszego posiedzenia jest przyjęcie planów pracy komisji i rady najbliższy rok. O przedstawienie planów poproszę najpierw pana Krzysztofa Tomalaka, przewodniczącego Komisji Planu Budżetu Inwestycji Gospodarki i Nieruchomościami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, plan pracy komisji na rok 2022. W miesiącu styczniu planujemy, no odbyły się właściwie posiedzenia i były omawiane projekty uchwał na sesję. Został opracowany plan pracy komisji na rok 2022 i były omawiane sprawy tak zwane różne. Na miesiąc luty przewidziane są projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Podobnie na miesiąc marzec projekty uchwał na sesję i sprawy różne. W kwietniu tak samo projekty uchwał na sesję, sprawy różne. W maju również pierwszy punkt projekty uchwał na sesję, drugi sprawy różne. W czerwcu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt drugi, raport o stanie gminy za rok 2021. Kolejne to projekty uchwały na sesję i sprawy różne. W lipcu jest przerwa w posiedzeniach ze względu na urlopy. W sierpniu projekty uchwał na sesję, sprawy różne. We wrześniu sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej, projekty uchwał na sesję. Trzecie, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Czwarty punkt, sprawy różne. W październiku informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. Projekty uchwał na sesję, sprawy różne. W listopadzie projekty uchwał podatkowych na rok 2023. Projekty uchwał na sesję, sprawy różne. W grudniu budżet gminy Świebodzin na rok 2023, sprawozdanie z pracy komisji, opracowanie planu pracy komisji na rok 2023, projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Daria z tej strony, tam chyba tylko pan Przewodniczący Komisji Planu się przejęzyczył, bo w czerwcu jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za cały 2021. A tak, za 2021. Za połowę 2021 roku, więc tak dla uściślenia tylko daję znać, bo słyszałam takie przejęzyczenia. Dziękuję, poproszę panią radną Małgorzatę Osicę, zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych. Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych za 2020 rok. Styczeń to już za nami jest. To był projekt uchwały na sesję, opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. Sprawy różne, luty, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Marzec, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Kwiecień, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Maj, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Czerwiec, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok. Raport o stanie gminy za rok 2021 rok, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, lipiec miesiąc urlopowy, sierpień projekty uchwał na sesję, sprawy różne, wrzesień sprawozdanie realizacji uchwał Rady Miejskiej, projekty uchwał na sesję,
informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 rok, sprawy różne, październik, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021 na 2022 rok, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, listopad, projekty uchwał podatkowe na 2023 rok, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, grudzień, budżet gminy Świebodzin na rok 2023, sprowadzenie z pracy komisji, opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana radnego Andrzeja Mazura, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2022 rok. Styczeń, projekty uchwał na sesję, opracowanie planu pracy komisji i sprawy różne. Luty, projekty uchwał na sesję. Drugie, informacja dotycząca planów zakupów, remontów i inwestycji w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w 2022 roku. Sprawy różne. Marzec, projekty uchwał na sesję. Spotkanie z sołtysami chętnymi do organizacji dożynek gminnych w 2022 roku i wybór gospodarza dożynek. Trzecie, sprawy różne. Czwarte, kwiecień, przepraszam. Spotkanie z przedstawicielem LGD oraz kierownikiem Wydziału Zarządzania Funduszami. Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych w celu realizacji projektów na terenach wiejskich oraz informacja o przyznanych w 2021 roku takowych środków. Drugie, projekty uchwał na sesję. Trzecie, sprawy różne. Maj, projekty uchwał na sesję. Drugie, sprawy różne. Trzecie, część wyjazdowa, przegląd placów zabaw. Czerwiec, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok. Drugie, raport o stanie gminy za rok 2021. Trzecie, projekty uchwał na sesję. Czwarte, informacja na temat stanu przygotowań do dożynek gminnych. I piąte, sprawy różne. Lipiec, miesiąc urlopowy. Sierpień, pierwsze projekty uchwał na sesję. Drugie, informacja na temat realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Świebodzin. Trzecie, sprawy różne. Wrzesień, pierwsze sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Drugie, projekty uchwał na sesję. Trzecie, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Czwarte, sprawy różne. Październik, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. Drugie, projekty uchwał na sesję. I trzecie, sprawy różne. Listopad, projekty uchwał podatkowych na 2023 rok. Projekty uchwał na sesję. Trzecie, informacja na temat realizacji inwestycji na terenach wiejskich wpisanych do budżetu gminy na rok 2022. Czwarte, sprawy różne. Grudzień, budżet gminy Świebodzin na rok 2023. Sprawozdanie z prac komisji. Omówienie planu pracy komisji na 2023 rok, projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Chciałbym tutaj dodać jeszcze, że realizacja niektórych punktów naszego planu jest uzależniona od sytuacji związana z pandemią. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. O przedstawienie kolejnego planu pracy proszę pana radnego Daniela Prałata, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok. Styczniowe posiedzenie miało trzy punkty porządku. To był punkt pierwszy, projekty uchwał na sesję, punkt drugi, opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok i punkt trzeci, sprawy różne. W lutym
Punktem pierwszym jest spotkanie z regionalistą panem Wiesławem Zdanowiczem. Punktem drugim spotkania naszego lutowego jest informacja na temat stopnia realizacji inwestycji budowy publicznego przedszkola numer 4. Tutaj spotkanie z osobami odpowiedzialnymi z Urzędu Miasta. Punktem trzecim jest, są projekty uchwał na sesję i punktem czwartym jest, są sprawy różne. W marcu punktem pierwszym naszego posiedzenia ma być spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Punktem drugim projekt uchwał na sesję, punktem trzecim sprawy różne. W kwietniu punktem pierwszym posiedzenia ma być spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Edukacyjnego nr 1. Punktem drugim projekty uchwał na sesję, punktem trzecim sprawy różne. W majowym posiedzeniu punktem pierwszym naszego spotkania ma być spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Edukacyjnego Gościkowo. Punktem drugim projekty uchwał na sesję, a punktem trzecim sprawy różne. W czerwcu punktem pierwszym spotkania będzie raport o stanie gminy za 2021 rok. Punktem drugim sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siebolin za 2021 rok. Punktem trzecim projekt uchwał na sesję. Punktem czwartym zapoznanie się z wakacyjną ofertą kulturalną. Tutaj spotkanie z dyrektorami Muzeum Regionalnego, Siebolińskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Punktem piątym sprawy różne. Lipiec jest miesiącem urlopowym. W sierpniu punktem pierwszym spotkania będą projekty uchwał na sesję, punktem drugim sprawy różne, punktem trzecim przegląd boisk sportowych w Chociulach i Rozłogach. We wrześniu punktem pierwszym naszego spotkania ma być sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Punktem drugim informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Siebolin za pierwsze półrocze 2022 roku. Punktem trzecim mają być projekty uchwał na sesję. Punktem czwartym sprawy różne. Punktem piątym wizyta w publicznym przedszkolu numer 4. W październiku punktem pierwszym spotkania ma być informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Siebolin w roku szkolnym 2021-2022. Punktem drugim projekt uchwał na sesję. Punktem trzecim sprawy różne. W listopadzie punktem pierwszym spotkania ma być spotkanie z przewodniczącymi Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem ma być omówienie sytuacji dzieci uczęszczających do gminnych placówek w tym zakresie. Punkt drugi listopadowego spotkania to projekt uchwał podatkowych na 2023 rok. Punktem trzecim projekty uchwał na sesję. Punktem czwartym sprawy różne. W grudniowym posiedzeniu komisji punktem pierwszym ma być budżet gminy Siebolin na rok 2023. Punktem drugim sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok. Punktem trzecim projekty uchwał na sesję i punktem czwartym sprawy różne. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Poproszę pana radnego Edwarda Cichańskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie uzupełnionego planu pracy. Dziękuję. Co prawda my plan pracy przedłożyliśmy na sesji grudniowej, jednak w związku z wnioskiem, jaki wpłynął od pana przewodniczącego, jeśli chodzi o przeprowadzenie kontroli, plan pracy został uzupełniony i w tej chwili pozwolę sobie go odczytać. Styczeń, projekty uchwały na sesję, sprawy różne. Luty, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Marzec, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Kontrola realizacji zadań z budżetu obywatelskiego w obecnej kadencji. Kwiecień, projekty uchwał na sesję, sprawy różne. Maj, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, kontrola realizacji i rozliczenia inwestycji pod nazwą Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie. Czerwiec. Punkt pierwszy, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok, opinia i wniosek w sprawie absolutorium. Punkt drugi, raport o stanie gminy za rok 2021. Punkt trzeci, sprawy różne. Miesiąc lipiec z miesiącem urlopowym. Sierpień, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, kontrola realizacji wniosków, zapytań, interpelacji radnych obecnej kadencji. Wrzesień, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej, projekty uchwał na sesję, informacje o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 rok, sprawy różne. Październik, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022, projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Listopad, projekty uchwał podatkowych na rok
rok 2023, projekty uchwał na sesję, sprawy różne, grudzień, budżet gminy Świebodzin na rok 2023, sprawozdanie z pracy komisji, opracowanie planu pracy komisji na rok 2023, projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do przedstawienia planu pracy Rady Miejskiej. Tak jak dotychczas i tak jak już Państwo tutaj wcześniej przewodniczący sugerowali, miesiąc lipiec jest miesiącem urlopowym. Wtedy nie planujemy posiedzeń, a sesje odbywać się będą tak jak dotychczas w ostatnich dniach poszczególnych miesięcy. Pierwszy i drugi kwartał to jest przyjmowanie planów pracy komisji, projektu uchwał na sesję, sprawozdanie z działalności burmistrza, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z jednostek, w tym sprawozdaniach przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, dodatkowa informacja o funkcjonowaniu ośrodka, również sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielanie absolutorium i raport o stanie gminy za 2021 rok, udzielanie wotum zaufania. Dodatkowo chciałbym, aby Rada Miejska, aby podczas naszych posiedzeń, czy nasze posiedzenia poświęcić kwestii bezpieczeństwa publicznego i abyśmy się mogli spotkać z komendantami powiatowej policji oraz straży pożarnej, ale też chciałbym, abyśmy się mogli spotkać w trakcie naszych posiedzeń i wysłuchać informacji z funkcjonowania naszych spółek z prezesem SPBS oraz z WKJK. Trzeci i czwarty kwartał to projekt uchwał, sprawozdanie z działalności burmistrza, znowu informacja z wykonania budżetu za pierwszą połowę 2022 roku, sprawozdanie z uchwał Rady Miejskiej, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022 i chciałbym, aby to również było spotkanie podczas naszych obrad, podczas sesji z dyrektorami szkół, którzy przedstawią krótko charakterystykę i jakiś tam obraz swoich szkół. Uchwalenie podatków na 23 rok, uchwalenie budżetu na 23 rok, przyjęcie sprawozdań z prac Rady i Komisji. Dodatkowo chciałbym, aby również poświęcić jedno z naszych spotkań tematyce zdrowotnej i tutaj chciałbym, aby w naszej sesji uczestniczyły prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie oraz prezes Lubuskiego Centrum Ortopedii imieniem Lecha Wierusza. W razie potrzeb oczywiście w planie mogą zajść różne przesunięcia, mogą zostać również wprowadzone dodatkowe tematy lub punkty. Zakończyliśmy prezentację planów pracy. Panie przewodniczący, czy mogę tylko? Daria z tej strony. Bardzo proszę. Bo chciałam się tylko, bo zauważyłam teraz, jak przewodniczący odczytywali, tam się wkradł błąd przy wysyłce, że te opracowanie planów pracy, jeżeli chodzi o Komisję Rolnictwa, Komisję Planu i Komisję Gospodarki, było w grudniu również, więc po prostu gdyby to skorygować. Nie, przy przyjmowaniu tych planów, przepraszam, po prostu taki błąd, bo opracowanie planu pracy to tylko komisja rewizyjna robi, a taki błąd przy wysyłce po prostu popełniłam, więc przepraszam, nie? Okej. Okay. Dobrze, przechodzimy. Czy macie Państwo pytania lub jakieś sugestie do przedstawionych planów pracy? Pan Dariusz Mierzej. Panie przewodniczący, tak słuchałem Pana. Ja mam taką prośbę, czy można by było na którąś sesję zaprosić, najlepiej jak najszybciej, zaprosić panią dyrektor z naszego sanepidu o przedstawienie całej sytuacji, jak to wygląda na dzień dzisiejszy w gminie Świebodzin czy w powiecie, ogólnie rzecz biorąc, nakłada się trochę pytań odnośnie sanepidu. Rozumiem, że chodzi o sytuację epidemiczną. Pandemii, tak, tak. Dobrze, nie ma problemu. W miesiącu lutym, czyli na najbliższą sesję, poprosimy panią dyrektor i takie spotkanie będzie miało miejsce. Nie widzę problemu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Skoro nie ma, to przechodzimy do przyjęcia planów pracy komisji i stałych i rady na najbliższy rok. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. A Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za.
Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcławska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Głosowało 21 radnych, 21 było za, także plany pracy zostały przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo Państwu. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad, interpelacji i zapytania. Wpłynęła do mnie interpelacja pani radnej Emilii Węcławskiej-Kasza. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby tutaj zabrać głos w tym momencie? Nie widzę, dziękuję w takim razie. Interpelacje oczywiście zostaną przekazane niezwłocznie burmistrzowi Świebodzina. Przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Pan Andrzej Mazur, bardzo proszę. Dziękuję. Ja tutaj chciałbym się zwrócić do Wydziału Ochrony Środowiska, bo w tej chwili jest taki obowiązek, że trzeba złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródła spalania paliw. I chciałbym, mam taką prośbę i pytanie, czy Wydział przewiduje jakąś taką akcję plakatową czy informacyjną, bo bardzo mało ludzi o tym obowiązku złożenia tej deklaracji na ten moment wie i po prostu jest taka prośba, żeby może w formie jakiegoś plakatu czy ogłoszenia, gdzie by tam te warunki wstępne były podane dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Prowadz. Dziękuję bardzo. Pani Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać się, bo zauważyłem, że w Świebodzinie chyba jest dokonywana inwentaryzacja naszych terenów zielonych. Wczoraj przechodząc parkiem Chopina zauważyłem w każdym z drzew wiszącą przywieszkę z numerem jakimś tam na gwoździku. No i chciałbym wiedzieć, na jakim to jest etapie, bo pamiętam, w zeszłym roku dokładnie wystosowałem interpelację właśnie odnośnie kontroli właśnie fitosanitarnej tych terenów miejskich zielonych. I wtedy dostałem zapewnienie, że właśnie te parki jak Chopina, Łęgowski, Dworcowy i Plac Wolności zostaną zinwentaryzowane. Dlatego chciałem się dowiedzieć, na jakim to jest etapie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z Państwa? A czy ktoś z urzędu może chciałby odpowiedzieć tutaj na te dwa pytania? Pan Maciej? Tak, panie przewodniczący, jeśli mogę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Andrzeja Mazura, oczywiście możemy zrobić taką akcję informacyjną. Nie widzę najmniejszego problemu. Tych deklaracji wpływa coraz więcej. Jest to związane bezpośrednio z tym, że jest ustawa o dodatku osłonowym, który po prostu jest większy w momencie, kiedy dana osoba jest wprowadzona do tej ewidencji. To tylko tak informacyjnie podaję. Jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Daniela Prałata, to ta inwentaryzacja została już zakończona, czyli każde drzewo, jeśli chodzi o parki Łęgowski, Chopina, Dworcowy, Plac Wolności, każde drzewo jest inwentaryzowane, jest opisany jego stan fitosanitarny i są określone zalecane na najbliższy czas, co z takim drzewem musimy zrobić, czy też nie musimy zrobić. Wcześniej była taka inwentaryzacja zrobiona dla drzewostanu, który znajduje się na terenie cmentarza komunalnego. Dziękuję bardzo. Pan radny Kowalski. Panie przewodniczący, szanowni radni, dzisiaj przez pana Daniela Prałata została poruszona we wcześniejszym etapie sprawa aut porzuconych w zasadzie, które zajmują miejsca parkingowe. Faktycznie jest to wielki problem dla Świebodzina. W niektórych tych autach sądzę, że nawet niektóre służyły za miejsca noclegowe dla niektórych, ale jest jeszcze oprócz tych aut wraków problem aut, które mają reklamy. Skup aut, a także zajmują miejsca nawet przy pasie drogowym.
powiatu, dróg powiatowych. I interesuje mnie, czy te właściciele tych pojazdów uiszczają jakieś opłaty związane z reklamą działalności, którą prowadzą właściciele. Bo te auta również, one się nie przemieszczają w ogóle, stoją w wyznaczonych miejscach i blokują po prostu miejsca parkingowe. Dziękuję. Dziękuję, pan Dariusz Mierzeń. Panie przewodniczący, ja tak trochę wymuszę tutaj zapytanie Andrzeja, kolegi Mazura. W styczniu bodajże otrzymaliśmy, my sołtysi, otrzymaliśmy takie broszury odnośnie tego spisu. Bodajże to było też i chyba na maila wypuszczane, ale i też były do odbioru w Urzędzie Miasta na dole. Także to tak w ramach informacji, może Andrzej akurat tu był obecny. Dobrze, dziękuję. Daniel Plamet, stara rączka czy nowa? Nowa, bo chciałem, pani przewodniczący, zapytać jeszcze pana kierownika, jeżeli już ten spis został dokończony, to żebym otrzymał jego wyniki tej kontroli fitosanitarnej naszego miejskiego terenu zielonych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Edward Cichański. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam taką prośbę, z tym, że nie wiem, do jakiego wydziału powinienem to skierować, ale jeśli są kierownicy i mnie słyszą, bo pana burmistrza pewno nie ma, prosiłbym, aby dokonać zapytania do właściciela naszego dworca PKP. Nie ulega to wątpliwości, że stan techniczny tego obiektu budzi wiele zastrzeżeń. W tej chwili nie ma wykonawcy, a obiekt niszczeje. Tak chwaliliśmy się wszyscy, że będziemy mieli taki piękny obiekt na terenie Świebodzina, a w tej chwili no, ten obiekt niestety zamiast świecić, to straszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Małgorzata Osica, bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałam zwrócić się z zapytaniem i prośbą odnośnie tematu na osiedlu Widok, jak państwo wiemy, za wieżą Bismarka, tam przy Lasku Eltermowskim tak zwanym, budowana jest nowa hala przez firmę Szprig. Od dłuższego czasu ciężki sprzęt wjeżdża dosłownie bardzo dużej ilości od wjazdu przy markecie Dino pod górkę, aż przy krzyżówce w stronę przedszkola. Droga jest w bardzo złym stanie, dosłownie. Ciężki sprzęt dalej powoduje zniszczenie tej drogi. Pisałam w tej sprawie interpelację, odpowiedziano mi tylko tyle, że firma Szprig nie wystąpiła z zapytaniem o zatwierdzenie drogi. Proszę o zajęcie pilnego stanowiska z uwagi na to, że były już sytuacje, że ciężki sprzęt na krzyżówce, tu przy sklepach, przed przedszkolem, po prostu zaklinowały się, często wręcz był problem z przyjazdem, również w momencie, kiedy rodzice odbierają dzieci z przedszkola, ta droga się robi wąska, jednokierunkowa i ciężki sprzęt jeździ po chodnikach, po krawężnikach, stanowi też również zagrożenie to dla pieszych, dla dzieci odbieranych z przedszkola i temat ten jest, no bardzo uważam, że pilny i poważny, bo tego sprzętu jest bardzo dużo, jeździ rano, jeżdżą wieczorem po 16 do 18 i tutaj ten temat nie został w ogóle rozwiązany. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Sławomir Siewruk. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówiła moja przedmówczyni. Generalnie zgadzam się, jest spory problem. Rozmawiałem już na ten temat z panem burmistrzem i potwierdzam, że tam firma nie wystąpiła o możliwość przejazdu, czy nie dostała zgody. Nie wiem, jaki jest stan faktyczny. W każdym razie te auta nie powinny tam jeździć. No i z informacji, jakie dostałem, jeśli ktoś z urzędu chciałby to sprostować, to bardzo proszę, ale z informacji, jakie ja uzyskałem, to należy się w tym temacie zwracać bezpośrednio do policji. No ale tutaj też nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której przykładowo ja miałbym zatrzymać takie auto na drodze i wzywać w tym momencie policję, no bo zakładam, że zanim ja to auto wezmę, no, zanim ja wezwę tą policję, no to auto zdąży sobie dawno pojechać i tematu nie będzie. Także no, nie wiem, fajnie by było jakoś znaleźć sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Tak, do przemyślenia. Dziękuję bardzo. To jeżeli ja mogę w tym temacie? Bardzo proszę.
Firma Szpik generalnie występowała o zgodę na przejazd samochodów ciężarowych przez osiedle Widok i takiej zgody nie została, w związku z czym została zobligowana do zorganizowania sobie dojazdu od strony drogi krajowej 92. W zasadzie takiego, powiedzmy, przygotowania sobie drogi dojazdowej właśnie z 92 przez pola, co z tego, co jest mi wiadome, czyni. Natomiast my się zwrócimy po prostu do policji, do komendy powiatowej o częstsze kontrole. No tyle możemy zrobić, tak jak mówię, no my nie posiadamy organu opresyjnego w postaci Straży Miejskiej, który umożliwiłby nam w jakiś sposób wymuszanie, respektowanie przepisów prawa ruchu drogowego, no ale to tyle, co możemy, to zrobimy, zwrócimy się do policji. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo mieli też świadomość tego, że Szpryk chciał jeździć przez Widok, ale takiej zgody nie dostał. Więc jeżeli jeździ tam jakikolwiek pojazd łamiący zakazy tonażowe, no to tu już jest rola policji to skontrolować i wystawić stosowny mandat. I taki jest stan. My wystąpimy oczywiście o częstsze kontrole w tym zakresie. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa? Pan Janusz Koszyka. Pan Janusz Koszyka, była rączka i zniknęła. Chyba przez pomyłkę. Czy jest? No jednak jest. Bardzo proszę, Panie Janusz. Witam. Witam. Ja do Świebodzina. Obok tutaj za tuczarnią jest przepompownia. To należy, Edziu, do ciebie, tak? I tam jest taki rów odpływowy, dopływowy, wód opadowych. Ja wczoraj jadąc do Świebodzina zaobserwowałem, że woda tam, która gromadzi się, nie odpływa i powoduje obsunięcia ziemi, która może już doprowadzić do uszkodzeń jezdni. I nie wiem, kto by tam tej kwestii interweniował, żeby nie doszło do uszkodzeń jezdni. Dziękuję. Dziękuję. Pan Daniel Prawat jeszcze raz rączkę widzę. Dziękuję bardzo. Jeżeli widzę, że jest pan burmistrz, to chciałem nawiązać do naszej początkowej rozmowy z początku naszego dzisiejszego spotkania. Czy ta wspomniana przeze mnie Rada Biznesu będzie ciałem powołanym, bo pamiętam, mówię, to spotkanie z panem Kosmowskim sprzed chyba już 2 lat i wiem, że takowe ciało miało powstać przy burmistrzu i myślałem, że ono jednak powstało, ale z tego, co słyszę, to jednak nie. Świebodzin się prężnie rozwija, coraz więcej kolejnych firmy mamy i będziemy mieli. Myślę, że warto by było, aby tacy właśnie lokalni tutaj przedsiębiorcy też doradzali nam, doradzali burmistrzowi i dlatego chcę zapytać, czy ta Rada Biznesu powstanie. Dziękuję. Jeżeli mogę, panie przewodniczący? Tak. Panie radny, to znaczy ja generalnie uważam, że nie do końca jest może potrzeba pewnego sankcjonowania tego typu organu, zwłaszcza ze względu chociażby na to, iż takie spotkania z przedsiębiorcami, no tak naprawdę z mojej strony się odbywają. W ubiegłym roku było zorganizowane spotkanie dla przedsiębiorców w Świebodzińskim Domu Kultury. Przedsiębiorcy się spotkali, mogli zabrać głos, mogli też wymienić się doświadczeniami czy kontaktami biznesowymi. Ja również pozostaję w regularnym kontakcie z chociażby z panem Witkiem Kosmowskim, o którym pan wspominał. Więc jakby nie do końca widzę zasadność ubierania tego w jakieś ramy prawne, no również z uwagi na to, że takie ciało doradcze tak naprawdę pozostaje bez jakichkolwiek narzędzi do tego, żeby w jakiś sposób kreować czy prawo lokalne, czy tak naprawdę jakoś taki oficjalny sposób ingerować w to, co się dzieje pod kątem biznesowym w mieście. Tak jak zresztą pan wspomniał, to miałaby być instytucja tylko i wyłącznie doradcza. Więc jakby w momencie, w którym takie spotkania się odbywają i myślę, że jesteśmy w dość dobrym i regularnym kontakcie z przedstawicielami lokalnych firm, to tak jak powiedziałem, ubieranie tego w jakieś ramy formalne zresztą chyba nie jest do końca zasadne. Zresztą, znaczy ja powiem tak, jak są traktowani przedsiębiorcy w tym mieście, to już widzieliśmy rok temu, więc generalnie to tak jest moje stanowisko w tej kwestii.
Dziękuję, pan Tomalak. Chciałbym, żeby pan burmistrz Tomasz Ślicki doprecyzował to swoje ostatnie zdanie, które wypowiedział, co ono miałoby znaczyć, ponieważ jest bardzo zagadkowo wypowiedziane, jak są niby traktowani. Co miał na myśli? Pan Daniel Prałat ma rękę podniesioną. Nie wiem, czy pan burmistrz... Tak, jeżeli mogę tutaj, ja chciałem też się odnieść do słów pana burmistrza. Ja pamiętam, że ten wniosek o powołanie takiego ciała to właśnie był pana Witolda Kosmowskiego sprzed 2 lat. Dlatego ja się cieszę, że pan burmistrz jest w bardzo dobrych relacjach z przedsiębiorcami, tylko to sam przedsiębiorca wtedy taki wniosek wysnuł i uważam, że takie ciało powinno powstać, bo myślę, że oczywiście, żeby tylko nie dla samego powstania, ale żeby jednak ten przepływ informacji, bo temu to miało służyć, żeby przepływ informacji między urzędem a lokalną społecznością był po prostu lepszy. Jeżeli pan burmistrz uważa, że ten przepływ jest dobry, to się bardzo cieszę. Nie wiem na pewno, czy wszyscy przedsiębiorcy tak samo mają takie samo zdanie, no ale to jest moja ocena. Dziękuję. Pan Tomalak, stara rączka, nowa rączka? Nie, nowa. Panie Danielu, jeżeli mogę zwrócić uwagę, to takie ciało najprawdopodobniej istnieje, natomiast ma taką strukturę dosyć nieformalną, ponieważ pamiętacie państwo o przyjaciołach pana burmistrza, którzy tutaj myślę, że są doskonałymi doradcami i więcej doradców nie potrzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak się zastanawiam, czy my żeśmy jakieś uchwały nawet nie podejmowali w tym względzie. To musiałbym gdzieś przejrzeć archiwa nasze. A wydaje mi się, że coś takiego było chyba, ale może jak będzie więcej czasu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Ja tylko sobie też pozwolę tutaj na dwa takie w sumie zapytania, czy dwie takie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwsza rzecz to jest, nie wiem, jakieś ciemności egipskie nastały w mieście. Chyba mamy do czynienia z awarią oświetlenia w wielu częściach miasta, tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem, czy to jest efekt tylko tych wichur, które miały miejsce, czy jest to coś poważniejszego, ale prosiłbym tutaj odpowiednie służby z Urzędu Miejskiego, a ewentualnie jakiś przegląd tych naszych oświetleń ulicznych i ewentualnie zlecenie pilnych napraw, bo no, jest dosyć ciemno w mieście. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, gdzieś tam w ostatnim czasie dużo kontrowersji wzbudziło postawienie znaku zakaz postoju, jeżeli mnie pamięć nie myli, na parkingu na osiedlu Widok. Nie wiem, no prosiłbym też tutaj służby Urzędu Miejskiego o to, by zweryfikować zasadność tego znaku, po pierwsze, po drugie to rozważyć, czy nie można być może w jakiś inny sposób zorganizować parkowania w tym miejscu, no nie tak, żeby wykluczać cały parking. No, sytuacja dość kuriozalna, tak? Wydaliśmy spore pieniądze na wybudowanie parkingu, na którym stawiamy znak zakaz postoju. Także to są. Ja sobie pozwolę szybko wyjaśnić panu przewodniczącemu, jeżeli mogę, że ten znak nie stoi na parkingu. To miejsce, gdzie on jest postawiony, zgodnie z organizacją ruchu, nie jest parkingiem. No są w każdym razie wyznaczone miejsca do parkowania, z tego co pamiętam. No, nie do końca, bo to nie jest parking. Zgodnie z organizacją ruchu to nie jest parking, a ten znak stanął na wniosek nikogo innego, tylko mieszkańców osiedla Widok i właścicieli garaży, które znajdują się naprzeciwko. Ja rozumiem, nie wiem, na czym polega problem i rozumiem też tych mieszkańców, ale wystarczy to miejsce urządzić w inny sposób, chociażby w taki, żeby samochody mogły wzdłuż parkować, jeżeli nie mogą w poprzek parkować, tak? I nie będą mieli ci panowie problemu z wyjechaniem z garażu, a też jakby nie zostaną utracone miejsca parkingowe, tak? Z których no, mieszkańcy inni chętnie korzystali. Ja tylko informuję, panie przewodniczący, że to nie są zgodnie z prawem miejsca parkingowe. Dobrze, ja rozumiem to, tak? Tak jak mówię, no być może warto inaczej to ustawić znak informujący o parkingu na przykład i wskazujący sposób parkowania.
Okej, ale to no, nie wiem, żałuję strasznie, że nie ma jakiejś dobrej woli nawet w tak prostych sprawach. Szanowni Państwo, to ja jeszcze, to ja o jeszcze jedną dygresję sobie pozwolę. W takim razie wczoraj zanim oddam głos dla Pana Kołodzieja, bo cały czas widzę rękę podniesioną oczywiście. Wczoraj miało miejsce 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tutaj przede wszystkim wielkie słowa uznania i dla wszystkich wolontariuszy, i dla pracowników Siemiedzieckiego Domu Kultury i generalnie dla wszystkich, którzy się w ten finał i w tą akcję włączyli. Natomiast podczas tego studia, które było prowadzone z Domu Kultury, podczas tego studia tam prezentację mieli tacy młodzi mieszkańcy, którzy są zrzeszeni w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Pokazywali na czym polega udzielanie pierwszej pomocy i tak dalej. I też tam między innymi ten prowadzący młodzieniec zaczął wymieniać miejsca, w których można w Siemierzynie znaleźć takie oto urządzenie, które się nazywa defibrylator. No i miał problem, tak? No wymieniał szpitale. Ja tak sobie tylko w duchu pomyślałem, że no jeszcze powinien być wymieniony magazyn Urzędu Miejskiego, ponieważ jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tym magazynie od 2018 roku leżakują takie urządzenia w ilości, nie pamiętam jakiej, na pewno jest ich kilkanaście. Te urządzenia, niektórzy z Państwa radnych pewnie pamiętają, że zostały zakupione przez gminę właśnie w 2018 roku, miały trafić na tereny wiejskie, tam gdzie jest wydłużony czas dojazdu służb ratunkowych. Nie wiem, szkoda, że tak leżą i się marnują i że nikt nie może z nich korzystać przez 3 lata. Myślę, że czas najwyższy by je z tych piwnic i magazynów wyciągnąć, by znalazły one swoje miejsce, by mogły służyć mieszkańcom. Ale też pod taką rozwagę dla Państwa radnych i dla pracowników urzędu kieruję taki wniosek, czy nie rozważyć być może konieczności zakupu kolejnych takich urządzeń i umieszczenia ich również na terenie naszego miasta, w miejscach, gdzie są duże skupiska ludności, jak chociażby, nie wiem, Dom Kultury, czy może galerie handlowe, czy jakieś inne miejsca, by tam takie urządzenia mogły się znaleźć, byśmy mogli no, w razie takiej konieczności ratować życie. Zostawiam to pod rozwagę dla Pana Burmistrza, dla Państwa Radnych, może któraś komisja by się tym zajęła, może Komisja Rolnictwa poszukałaby tych urządzeń i wymyśliła jakiś patent na to, jakie można wykorzystywać i jakie można zagospodarować przede wszystkim. Także tyle, a teraz oddaję głos dla Pana Kołodzieja. Witam Pana Przewodniczącego, witam Pana Burmistrza, szanownych radnych, osób, które nas słuchają. No, chciałbym się tutaj podzielić informacją, co się w budżecie Sejmiku Województwa Lubuskiego znalazło, a bardziej chciałbym się oprzeć na wsparciu, jakie Urząd Marszałkowski kieruje do organizacji pożytku publicznego, jak również do jednostek samorządu terytorialnego. No, na dzień dzisiejszy już sporo konkursów zostało rozpisanych, tak sobie tak poukładałem. Najpierw wspomnę dla Państwa radnych temat dotyczący organizacji pożytku publicznego, jakie środki, na jakie działania zostały przekazane. W tej chwili do dnia dzisiejszego się kończy konkurs dotyczący upowszechnienia lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Mamy na to przeznaczone 75 tysięcy, jak również konkurs dotyczący kultury fizycznej. Mamy 1 900 000 do podziału na poszczególne jakby poddziałania jeszcze. 1 100 000 w tym jest na szkolenie i współzawodnictwo młodzieży, które biorą udział w zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. 400 000 mamy na wsparcie dla dzieci z terenów wiejskich. 400 000, jak również dla osób, które mają problemy z niepełnosprawnością. Do 25 lutego jest nabór na konkurs dotyczący dziedzictwa kultury.
To jest dla organizacji do 10 tysięcy, na organizację różnych wydarzeń kulturalnych na terenie naszego województwa. Też do 25 lutego mamy konkurs dotyczący promocji turystyki regionalnej. Mamy 90 tysięcy, też z tego można skorzystać. Program dotyczący na rzecz osób starszych. W budżecie mamy 470 tysięcy złotych. Ten konkurs jest przewidziany dla seniorów. Stowarzyszenie może na swoją działalność utrzymać do 12 tysięcy złotych. Następny konkurs, który w tej chwili się kończy, to jest Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. To jest dla młodzieży. Tutaj dofinansowanie jest ogólne, mamy 970 tysięcy. Maksymalne dofinansowanie dla jednej organizacji wynosi 15 tysięcy złotych. Też do dnia dzisiejszego też ostatnie środki można uzyskać na wsparcie zabytków. Mamy w budżecie 1 300 000 złotych, czyli na kościoły i inne instytucje, które są zabytkami na terenie naszego województwa, można te wnioski składać. W najbliższym czasie będzie organizowany konkurs dotyczący Lubuskiej Odnowy Wsi. Akurat tutaj stowarzyszenia naszego powiatu dosyć sporo tych wniosków składają. Za ostatni rok, tak analizowałem, w naszym powiecie chyba najwięcej otrzymali wsparcia z tego programu, tej Lubuskiej Odnowy Wsi. W tym roku mamy też do dyspozycji ponad 800 tysięcy złotych na to działanie. Nowym działaniem, które w tej chwili obowiązuje, jeżeli chodzi, czy żeśmy zaproponowali, to też przy moim, tak, po części mój pomysł, jest zakup węzy pszczelej dla pszczelarzy, czyli pomoc dla pszczelarzy. Mamy 300 tysięcy złotych dla pszczelarzy, które są, jakby mieszczą się w dawnym województwie zielonogórskim, bo pszczelarze mają dwa związki, jeden w Gorzowie, drugi w Zielonej Górze. Rok temu otrzymały związek w Gorzowie 200 tysięcy, a związek tu zielonogórski ma na ten rok otrzymać 300 tysięcy na wsparcie dla pszczelarzy. Też nową inicjatywą, którą żeśmy tutaj zaproponowali, jest program Działkowiec dla rodzinnych ogródków działkowych. Chcemy przeznaczyć 200 tysięcy na wsparcie, na różne działania, które będą potrzebne dla działkowców. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania programu, który będzie w najbliższym czasie ogłoszony dla regionalnych, przepraszam, rodzinnych ogródków działkowych. Też trochę może inny, ale program in vitro w budżecie po raz piąty. W tej chwili mamy zapisane 500 000 złotych. W tamtym roku dosyć dużym sukcesem się ten program skończył, bo patrząc jako czwarta edycja, było najwięcej efektów, bo zostało oficjalnie ogłoszone, że 42 ciąże zostały już zatwierdzone, że tyle dzieci się ma urodzić. I myślę, że tutaj tak jakby patrząc na Urząd Marszałkowski i wspieranie program in vitro, chyba jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza dla rodzin, które na te potomstwo oczekują. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, mamy też dosyć sporo tych propozycji. Zacznę tutaj od Lubuskiej Bazy Sportowej, gdzie w tej chwili jest konkurs, trwa do 7 lutego. Mamy na to przewidziane 3 miliony złotych na zwykłe inwestycje, do 100 tysięcy złotych dla samorządu. Jeżeli jakiś samorząd chce budować halę sportową, to proponujemy do 500 tysięcy takiego wsparcia. Lubuska Baza Turystyczna. Tutaj mamy 500 tysięcy złotych. Też jeszcze tydzień czasu będzie nabór trwał. Maksymalne wsparcie, jeżeli chodzi o ten kierunek, to jest 100 tysięcy złotych. Po raz czwarty już mamy program dotyczący nawadniania boisk piłkarskich. Tutaj do końca lutego będzie ten nabór. Mamy 300 tysięcy złotych. Maksymalnie można uzyskać 30 tysięcy na dofinansowanie, czyli do 50%. Dobrze by było, żeby tutaj jakiś wniosek z naszej gminy też trafił, bo myślę, wydaje, że jednak to jest też oszczędność wody, a z drugiej strony środki finansowe, które są do dyspozycji, można by było z nich skorzystać.
Mamy też w budżecie 1 800 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest środki, które są przeznaczone na dojazd do pól 150 000 do kilometra, takie dofinansowanie, jak również małej retencji wodnej. Tu małą retencję wodną akurat na sejmiku też chciałem reklamowałem i chciałbym też do Państwa wspomnieć, bo mała retencja wodna polega w dużej mierze na oczyszczeniu stawów, często w miejscowościach wiejskich, które są zaniedbane. Tutaj dofinansowanie z naszej strony jest do 50% takiego remontu czy odnowienia stawu. Bardzo często, jeżeli chodzi o te środki, starał się gmina Szczaniec. Mi się wydaje, że większość stawów dzięki wsparciu właśnie od nas, Urzędu Marszałkowskiego, zostało wyremontowanych na gminie Szczaniec. Dobrze by było, żeby też gmina Świebodzin w tym kierunku zaczęła też pozyskiwać środki finansowe, no bo tak obserwując dużo tych stawów, czy tak potocznie stawy się nazywają, to te oczka wodne w miejscowościach wiejskich są i dobrze by to było je troszeczkę odnowić. Nowym programem po części mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o remont czy możliwość remontów ochotniczych straży pożarnych, bo do tej pory środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego były kierowane na wyposażenie, jeżeli chodzi o strażaków OSP, a w tej chwili proponujemy, aby środki przeznaczyć na remont straż pożarnych. Często wiem, że niektóre OSP borykają się z tymi problemami. Tutaj mamy 300 000 zł. Być może, jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, tych środków mogłoby być więcej, ale tak by tutaj daje pod rozwagę, zwłaszcza dla osób, które się zajmują OSP i chcą jakieś remonty wykonać, żeby też z tego skorzystali. Tutaj też takie nowe zadanie, które chcemy wspierać samorządy, to jest budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą. To jest pomoc dla samorządów, które chcą budować ścieżki rowerowe. Na to mamy przeznaczone 5 000 000 zł. To wiadomo, że to nie są środki, które w 100% pokryją inwestycje, ale w jakiś sposób będzie możliwość pozyskania też tych środków, aby te inwestycje na terenie województwa czy poszczególnych gmin były realizowane, zwłaszcza dla samorządów, które tutaj, z tego co słyszałem też, jeżeli chodzi o gminę Świebodzin, mowa była o ścieżce w Kupninie, które znacznie większe środki finansowe wyszły po przetargu niż to powinno być. Być może z tych środków można byłoby jakieś wsparcie otrzymać. Aczkolwiek też może się zdarzyć, że jeszcze z regionalnego programu operacyjnego będą jakieś oszczędności i też tutaj większe środki mogłyby być, można by było skorzystać. Mamy też, tak jak w tamtym roku, wsparcie, bo powstała Lubuska Rada Samorządowa i mamy też przewidziane 6 000 000 zł do podziału dla samorządów, które mają jakieś inicjatywy, ale to bardziej chodzi o te biedniejsze samorządy, które można wesprzeć ich finansowo. Co prawda rok temu było w ten sposób, że przekazaliśmy po 500 000 dla każdego powiatu na zakup aparatury do szpitala. Każdy z samorządów powiatowych z tego skorzystał. W tym roku te 6 milionów będziemy na tym dyskutować, w jaki sposób podzielić, bo też uczestniczę w tej Lubuskiej Radzie Samorządowej. Mamy 17 lutego spotkanie i tam te decyzje zapadną, jak to ma być podzielone. No i też jeszcze mamy pieniążki przygotowane dla seniorów na szczepienie przeciwko grypie. Jest 800 000, to jest dla 65+ osób. I to też będzie inicjatywa, która będzie na pewno realizowana wspólnie z samorządem gminnym. I ten konkurs za jakiś czas się, myślę, że będzie uruchomiony. Z takich innych informacji jeszcze, jeżeli chodzi o budżet województwa, bezpośrednio jeżeli chodzi o gminę Świebodzińską, czy gminę Świebodzin, to mamy wsparcie udzielone na zakup aparatu do znieczuleń w wysokości 250 000 dla LCO, czy Lubuskie Centrum Ortopedii. Takie bezpośrednie wsparcie. I tam są tak, i to tak by można powiedzieć, jeżeli chodzi o gminę Świebodzin, tak najbardziej wyraziste, bezpośrednie wsparcie. No i też chciałbym wspomnieć tutaj o tym, że Zarząd Województwa podjął decyzję o tym, aby w roku 2023
były organizowane wojewódzkie dożynki w Świebodzinie. Tutaj Andrzej Mazur wspominał, że w tym roku myślą, w jakiej miejscowości zrobić na terenie wiejskim. No, na rok przyszły już jest decyzja zarządu, aby wojewódzkie dożynki odbyły się w Świebodzinie. To tyle z takich ogólnych informacji. Jeżeli będą jakieś pytania od Państwa radnych, a będę mógł odpowiedzieć, to informacje uzupełnię. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie panu radnemu. Czy ktoś z Państwa jakieś pytania? Skoro nie widzę, to dziękuję i oddaję głos pani Beata Mrogowicz, sekretarz gminy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tylko w kwestii defibrylatorów. Pani Przewodniczący, defibrylatory zostały przekazane do sołectw. Są na poszczególnych świetlicach wiejskich. Jakby opiekunami tych defibrylatorów są zarządcy świetlic. W jednym przypadku w Rusinowie, bo sobie tutaj zapisałam, ten defibrylator nie jest w świetlicy, a w remizie i tutaj opiekę nad tym sprawuje zarząd OSP. Natomiast z miłą chęcią przyjęłabym kontakt z tą grupą ratowników, bo byśmy przekazali im informację, gdzie jest lokalizacja tych poszczególnych defibrylatorów. Oprócz tego na ten rok zaplanowane mamy środki na takie jakby kapsuły do tych defibrylatorów, z uwagi na to, że te, które zostały zakupione jeszcze w poprzedniej kadencji, defibrylatory, to defibrylatory w torbach, czyli takie, które nie będą mogły być, że tak powiem, zlokalizowane gdzieś na zewnątrz budynków, więc chcielibyśmy jakby dostosować je również do takiej ogólnodostępnej wersji, czyli takiej, która by była nie w budynku świetlicy, tylko na przykład na budynku świetlicy i w razie zajścia, że tak powiem, czyli zatrzymania akcji serca, każdy, kto znalazłby się w promieniu kilkuset metrów od tego urządzenia, byłby w stanie je po prostu użyć. Także te defibrylatory w rękach sołectw. Dziękuję bardzo za tą informację. A kiedy one trafiły na sołectwa? To znaczy, no, ja myślę, że to tak drugi, trzeci kwartał tego roku, znaczy zeszłego roku. Dziękuję. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję. Skoro nie widzę, to stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany i w związku z tym zamykam 38. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Dziękuję Państwu za obecność. Dobrego dnia życzę wszystkim. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.